10 sierpnia 2014 roku, 12. kolejka NICE Polskiej Ligi Żużlowej. Jesteśmy w Łodzi na wysłużonym już stadionie przy ulicy 6 sierpnia. Orzeł Łódź zmierzy się tu dziś z łotewskim Lokomotywem Daugav Pils. Łotyszom w tym roku jest bardzo trudno o punkty na wyjazdach, a do tego pogubili się też na własnym torze i tam także tracili punkty. Łodzianie na początku sezonu u siebie wygrywali jak chcieli, z reguły wysoko. Przyszedł jednak moment kryzysu i niespodziewanie ulegli w Łodzi ŻKS-owi ROW Rybnik. Jednak po ubiegłotygodniowej wysokiej wygranej w Lublinie wielu stawia ich dzisiaj za faworytów. Pytanie, czy dojdzie do kolejnej niespodzianki? Walka toczy się także o punkt bonusowy. Przed nami, mam nadzieję, wielkie emocje. Bartłomiej Juszczak, Radio Łódź, witam i zapraszam do pozostania z ITVL Speedway, do pozostania z nami i obejrzenia, miejmy nadzieję, bardzo widowiskowego, ciekawego starcia pomiędzy Orłem Łódź a Lokomotywem Daugav Pils. To 11. kolejka NICE Polskiej Ligi Żużlowej, poprzednia kolejka. Popatrzmy, co się wówczas wydarzyło. KMŻ Lublin przegrał u siebie wysoko z KZ Orzeł Łódź. PGE Magma Rzeszów pewnie pokonała Polonię Bydgoszcz. Oglądany tutaj dzisiaj przez nas w Łodzi Lokomotiv Daugav Pils nie miał problemów ze zwycięstwem z Carbon Startem Gniezno, a GKM Grudziądz u siebie pokonał ŻKS ROW Rybnik. Zobaczmy, jak wygląda obecnie tabela NICE Polskiej Ligi Żużlowej. Na prowadzeniu PGE Marma Rzeszów 19 punktów, wiceliderem jest GKM Grudziądz. Świetnie spisujący się na początku rozrywek Carbon Start Gniezno obecnie zajmuje trzecie miejsce. Na czwarte miejsce po wygranej w Lublinie awansowali Łodzianie. Polonia Bydgoszcz jest piąta, rywalizujący dziś z Orłem Lokomotiv Daugav Pils na szóstym miejscu. Przedostatnie miejsce zajmuje ŻKS ROW Rybnik, a o utrzymanie bardziej zażarcie będzie walczył KMŻ Lublin. To jest zespół, który obecnie zajmuje ostatnie miejsce i dzisiaj także istotne spotkanie tu w Łodzi dla KMŻ Lublin, ale także przede wszystkim starcie w Gnieźnie, choć jak wspomniał w wywiadzie dla portalu internetowego trener Marian Wardzała, nie wierzy w swoich zawodników w Gnieźnie. No dość ciekawa wypowiedź. To właśnie zestaw par 12. kolejki NICE Polskiej Ligi Żużlowej. O 14.00 rozpoczynają się dwa spotkania. Polonia Bydgoszcz, GKM Grudziądz i każe to, że Łódź Lokomotiv Daugav Pils, ten mecz, który będziemy dla Państwa transmitować. A oczywiście za pośrednictwem ITVL Speedway można oglądać jeszcze dzisiaj dwa spotkania NICE Polskiej Ligi Żużlowej. Obydwa rozpoczynają się o 18.00. To Carbon Start Gniezno z KMŻ-em Lublin, a także ŻKS ROW Rybnik z PGE Marmą Rzeszów. Te dwa mecze także w ITVL Speedway. Próba toru już za nami. W dwóch odsłonach próby toru udział wzięli po stronie Lokomotivu Daugav Pils Rory Schlein, były zawodnik Orła, i Wiaczesław Gieruckis. A jeśli chodzi o drużynę Orła Łódź, to już tradycyjnie zawsze pierwsza para bierze udział w próbie toru i tym razem pierwszą parę stanowią Antonio Lindbeck i Jakub Jamruk, i właśnie ci zawodnicy brali udział w próbie toru. O torze jeszcze będzie okazja powiedzieć, bo z całą pewnością nie będzie on tak wielkim atutem gospodarzy, jak to bywało we wcześniejszych spotkaniach w Łodzi, ale to, że będą problemy z torem, o tym dowiedzieliśmy się dosłownie kilka minut temu, a jeszcze wcześniej rozmawiałem z trenerami obu ekip. Zobaczmy, posłuchajmy, co mieli do powiedzenia. Pierwsza rozmowa z trenerem gości, Mikołaj Kokin. Lokomotiv Daugav Pils jest w tej chwili w takiej sytuacji, że potrzebne są punkty do tego, aby zapewnić sobie utrzymanie, a o te punkty w tym sezonie jest wyjątkowo ciężko, zwłaszcza na wyjeździe. No tak, oczywiście jest to. Nasza drużyna trochę nie jedzie na wyjeździe tak, jak było раньше. Есть такие проблемы, что не может сконцентрироваться до конца. Но
Ну, вот остатние уже показали, что трохи немного развиваемся. Наши хлопаки, которые есть местные, латыши, то еще трохи там здесь едут, а тенечка то с собсокраевцами. Вот, но забачимы тут ездили в зашлом року, и все было окей. Вот, может так будет и в наступном. Właśnie, w ubiegłym roku sprawiliście tutaj niespodziankę. Po porażce u siebie, nieoczekiwanej, jeszcze bardziej nieoczekiwanie, wygraliście tutaj z bonusem. Tak, oczywiście było, że dobry tor, wszyscy znali i w tej chwili też był, jak i teraz, nóż na gorle, i trzeba było walić i jechać z punkty, zdobywać punkty. I tak chłopaki zabrali się i wykręcili ten wynik. Wczoraj trzech pana zawodników startowało w Holsted. Jak oni się w tej chwili czują? To była męcząca droga? No, to droga niedaleka, non-stop autobahn. Wszyscy chłopaki wyspali się dobrze, normalnie. Tylko, że to jest trochę zmęczone, to jest... Все равно в бусе спать не в хотеле. Вот. Але такая жизнь жужловцев, что они нон-стоп ездят, то не было бы Холстеда, была бы иная лига, конечно, там другая. Вот. То есть у них такая жизнь. Вот. Rory Schlein, to jest ten zawodnik, którego ma pan w tym sezonie w składzie, a jeździł tutaj w Łodzi w ubiegłym roku i zwłaszcza w końcówce sezonu notował bardzo dobre wyniki. Potrafił tutaj rozstrzygać losy meczu na ostatnich wirażach, ostatniego wyścigu. To jest pana atut największy? No, ja też myślę, że Rory Schlein tutaj jeździł w zeszłym roku i powinien pokazać dobrą jazdę i с хлопаками разговаривал, как то, что ты, какие что-то такие тайные стежки тут есть. Вот. Мысли, что повинно быть добро все. Дякую большое. Mikołaj Kokin, trener Lokomotivu Daugavpils, ma nadzieję na to, że sytuacja, w której jego zespół ma nóż na gardle, będzie sprzyjającą do tego, aby wywalczyć tutaj dzisiaj punkty w Łodzi. No, plan minimum dla Lokomotivu to jest wywalczenie punktu bonusowego, a takim pewnym punkt bonusowy będzie wtedy, kiedy 38 punktów dzisiaj tutaj ujadą zawodnicy trenera Kokina na stadionie w Łodzi i to będzie bardzo ważny punkt w kontekście walki o utrzymanie. O utrzymanie cały czas jeszcze walczy Orzeł Łódź, ale jest zdecydowanie bliżej niż Lokomotiv Daugavpils. Łodzianie coraz częściej mówią także o walce o play-offy, a dziś tutaj przystępują do tego meczu po wielkim sukcesie wygranej w Lublinie. Posłuchajmy, co miał do powiedzenia przed tym spotkaniem trener Orła Łódź Lech Kędziora. Poprzednim meczem tutaj na własnym torze byliście w zdecydowanie gorszych nastrojach, aniżeli dziś podejrzewam, bo w ubiegłym tygodniu odnieśliście wyjazdowe zwycięstwo, to powinno cieszyć. No na pewno to zwycięstwo nas cieszy i podbudowało nas do stworzenia dzisiaj dobrego widowiska i powtórzenia podobnego wyniku, jaki był w Lublinie. W ubiegłym roku tutaj jeszcze oczywiście inna ekipa, także trenera nie było w tym klubie, ale Orzeł, choć był faworytem meczu z Lokomotivem Daugavpils, zaskakująco przegrał. Były rozmowy mobilizujące zawodników przed tym meczem, aby nie wpadali w chórę optymizm? Nie, no oczywiście, my stąpamy twardo po łódzkim torze i zdajemy sobie sprawę, że tak jak powiedziałeś, że tutaj Daugavpils z Żużlowskiego wygrali w ubiegłym sezonie. I wiemy, że też walczą dużą stawkę o pozostanie w lidze i będą chcieli znowu zrobić nam psikusa. My niemniej będziemy się starać, żeby sprostać swojemu zadaniu i wygrać. Przed zaskakującą tutaj porażką w Rybniku, kiedy także wydawało się, że jesteście faworytem, no okazało się, że są problemy sprzętowe. Tuż przed meczem dosłownie te problemy się pojawiły. Teraz żużlowcy łódzkiej drużyny takich problemów nie mają, czy również jakieś myśli niepokojące przed tym meczem? Nie, jeśli chodzi o sprzęt, to jesteśmy przygotowani. Na ten mecz znowu pożyczył Mario Puszakowski silnik dla Edka Mazura. I myślę, że dzisiaj będzie tutaj silniejsza jest obsada juniorska, ale Edek powalczy i dołoży cenne punkty dla drużyny. Jeżeli jesteśmy przy juniorach, nie udało się zakontraktować na ten mecz gościa. Będzie jechał Mikołaj Drożdżowski jako drugi junior.
No tak, no jedzie Drożdżowski, no bo nie mamy drugiego, bo jednemu nie pasowało, drugiemu nie pasowało i jedziemy tak, jak jedziemy. Jedziemy w tym zestawieniu młodzieżowców, czyli Jedek Mazur i Mikołaj Drożdżowski. W takim składzie jesteście w stanie tutaj wygrać, czy wygrać z bonusem? No to już jest sport, no my walczymy o komplet. O komplet? Czy rzeczywiście o komplet punktów powalczy dzisiaj z Lokomotywem Daugavpils Orzeł Łódź, to się okaże. Łotysze są w trudniejszej sytuacji, o czym już mówiłem, i nie dziwi fakt, że zgłaszali pretensje do tego toru tutaj. Jak się dowiedzieliśmy tuż przed próbą toru, komisarz toru, który wcześniej nie miał wielkich uwag do stanu nawierzchni, zasugerował gospodarzom, aby ubili tor jak najszybciej, bo w innym przypadku będzie walkover. Dostali nawet deadline tak zwany, czyli 15 minut. Okazało się, że no oczywiście ubijanie sprawiło, że tor jest twardy, także jeśli łodzianie liczyli na to, że będą tutaj dzisiaj mieli przyczepnie i na takim torze trenowali, no to mogą mieć duży problem. Wiemy, na jakim torze jeździ Lokomotiv Daugavpils u siebie. To z reguły jest twarda nawierzchnia, dość specyficzna. W związku z tym taki właśnie stan łódzkiego toru powinien sprzyjać dzisiaj drużynie przyjezdnej. No ale mimo wszystko jednak będę obstawał przy stwierdzeniu, że własny tor to jest atut gospodarzy i jakikolwiek on by nie był, to komisarz toru swoimi działaniami nie powinien tutaj za bardzo skomplikować sytuacji łódzkiej drużynie. Mówiliśmy o tym, że Lokomotiv ma problemy z wyjazdowymi wygranymi. Mówił także o tym trener Nikołaj Kokin. No w tym sezonie jeszcze Lokomotiv na wyjeździe nie wygrał i z całą pewnością mówią sobie, powtarzają to ciągle włodarze, także sztab szkoleniowy łotewskiej drużyny, pewnie też kibice i zawodnicy, że jak nie teraz, to kiedy? No tutaj w Łodzi w ubiegłym roku Łotysze wygrali, czemu nie mieliby tego sukcesu powtórzyć w tym roku i zapewnić sobie już niemal utrzymanie, bo tutaj zwycięstwo dzisiaj Lokomotivu Daugavpils oznaczałoby 3 punkty do tabeli dla tej ekipy i niemal, że już pewne utrzymanie w lidze, albo przynajmniej byliby bardzo blisko tego zawodnicy trenera Kokina. Orzeł Łódź, no, Żana Gardle nie ma, ale zawodnicy chcą pojechać w play-off. Kuba Jamruk w ubiegłym roku był bardzo rozżalony z tego powodu, że nie udało się drużynie Orła awansować do najlepszej czwórki. W tym roku chcą zrobić wszystko zawodnicy prowadzeni przez Lecha Kędziorę, aby pojechać w play-offach, bo dla nich w przypadku, kiedy rywalizują w wypłacalnym klubie, oznacza to oczywiście dodatkowe pieniądze, możliwość dodatkowych startów i to jest najlepsza mobilizacja, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że oczywiście nie ma Orzeł szans na awans, bo gdyby nawet taki awans był czysto teoretycznie przez Orła wywalczony w tym sezonie, no to wystarczy spojrzeć na ten stadion tutaj, aby zadać sobie pytanie po co, bo wiadomo, że z takim obiektem nie mają czego szukać w Ekstralidze, ale powalczyć o pierwszą czwórkę jak najbardziej mogą, bo w fazie play-off wymagania są takie same jak w Nice Polskiej Lidze Żużlowej i na tym stadionie z całą pewnością będzie można odjechać jeszcze kilka dodatkowych spotkań. Patrzę na prezentację, która w tej chwili się rozpoczyna. Państwo także to widzą. Jest Witold Skrzydlewski. Dawno tego nie było. Był moment, nazwijmy to, kryzysu prezesa, kiedy to nie wyjeżdżał na prezentację, kiedy no powiedzmy sobie nie był w nastroju do tego, aby świętować tutaj na łódzkim stadionie razem z kibicami sukcesy czy przeżywać porażki, ale po ostatnim sukcesie w Lublinie prezes wyjeżdża. Jest także dyrektor klubu Joanna Madej na jednym z motocykli. No w Łodzi to już tradycja, że każdy, kto przyjedzie jednośladem lub też nawet jeżeli jakiś motocykl jest trójkołowym motocyklem, chopperem, również można przyjechać takim pojazdem. Nawet quad raz jechał na prezentacji, z tego co pamiętam. I śmiało można wziąć wówczas udział w prezentacji
zawodników i wówczas na stadion wchodzi się za darmo, a razem z zawodnikami, co za chwilę także zapewne Państwo zobaczą, już widzę pomiędzy zawodnikami na tej specjalnej platformie jest także jeden z młodszych kibiców Orła Łódź, Filip Kmieciak, to jest chłopiec doświadczony ciężko przez los, chory, razem z mamą Dorotą Filip jest dzisiaj razem z zawodnikami na prezentacji, to na pewno bardzo wielka chwila dla tego młodego, kilkuletniego człowieka, który jest kibicem tego sportu, podobnie jak jego rodzice. Widzę także tatę Filipa, w związku z czym z całą pewnością wielki moment dla tego młodego człowieka, wzruszenie, i za chwilę Filip będzie jechał tutaj na małym takim skuterku. Nie wiem, nawet to jest spalinowa maszyna, w tym momencie trudno dojrzeć. Wygląda na to, że tak. Za chwilę wykona Filip start. No proszę, Filip zmienił sobie pole startowe teraz. Okazało się, że z pola B jakoś nie za bardzo chciał wystartować. Zobaczymy, czy będzie chciał z pola startowego C wystartować. Tak jak mówiłem, o ile nie pomylę, Filip jest chory na mukowiscytozę. Poważna choroba, która no, zmieniła życie jego i jego rodziców, państwa Kmieciaków. W tej chwili do kibiców na stadionie mówi jego mama Dorota. Zresztą klub i kibice Orła bardzo często angażują się w różne akcje charytatywne. Także pomagają rodzicom Filipa zebrać pieniądze na rehabilitację, na potrzebne leki dla tego młodego, bardzo odważnego człowieka. Tego pana Państwo rozpoznają, to Witold Skrzydlewski. Kilka słów na temat stadionu. Mam nadzieję, że dobrze słychać prezesa. Prezes klubu żużlowego Orzeł Łódź mówi o tym, że bardzo ważne jest to, aby powstał tutaj stadion. Jeżeli którykolwiek z miejskich urzędników nie chce powstania tego stadionu, mówi o tym, że stadion nie powinien tutaj powstać, a takie są plotki, pojawiły się w minionym tygodniu, że jeden z naczelników miejskich wydziałów tego nie chce, no to powinien sam zasponsorować łódzki klub. To krótkie przesłanie prezesa Witolda Skrzydlewskiego. Prezentowane są składy w tej chwili obu zespołów. Rozpoczynamy od zespołu gości z numerem pierwszym Maksim Bogdanow, z numerem drugim Rory Schlein, z trójką Finn ze szwedzkim paszportem Jonas Kilmekorpi, z numerem czwartym Wiaczesław Gierucki, z numerem piątym Kiastas Płodżuk, z szóstym Jewgeni Kostygow i z siódmym Andrzej Lebiedew. Trzej zawodnicy, Maksim Bogdanow, Kiastas Płodżuk i Andrzej Lebiedew, zaprezentowali się wczoraj w trzeciej rundzie indywidualnych Mistrzostw Europy w Holsted. Bardzo dobrze, najlepiej pośród zawodników Lokomotivu spisał się Bogdanow, no i z całą pewnością na niego tutaj dzisiaj będą liczyli zawodnicy i kibice Lokomotivu Daugavpils. A oto skład Orła Łódź, ta drużyna przed nami. Z numerem 9 Antonio Lindbeck, Szwed, który bardzo dobrze zaprezentował się w ostatnim meczu w Lublinie. Z 10 Jakub Jamruk, z 11 drużynowy mistrz świata Mats Corneliusen. Z numerem 12 Mariusz Pyszakowski, z 13 brązowy medalista drużynowych mistrzostw świata Jason Doyle i para juniorska Mikołaj Drożdżowski i powracający, wydawało się, po ostatnim meczu w Lublinie do formy Edward Mazur. To skład zawodników Lecha Kędziory.
duże oklaski od łódzkiej publiczności dla Edka Mazura. Jako ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć, że kibice po meczu w Lublinie nie tańczyli Labado, jak to zazwyczaj w piosence kibicowskiej bywa, a tańczyli Mazura, wracając z autokarem z Lublina. To taka ciekawostka odnośnie łódzkich fanów. Rzeczywiście zadowoleni z tego, że junior z Tarnowa tak dobrze spisuje się w łódzkiej ekipie, no bo klub, który nie ma szkolenia młodzieży, musi liczyć na zawodników przyjezdnych i to nie zawsze dobrze wychodzi w klubie prowadzonym przez Witolda Skrzydlewskiego, a tym razem udało się w trakcie sezonu pozyskać bardzo dobrego zawodnika na pozycję juniorską, a takim jest z całą pewnością Edward Mazur. Jak będzie dziś, czy dzisiaj para juniorska gospodarzy będzie lepsza od gości? No tutaj nie spodziewałbym się fajerwerków, bo Andrzej Lebiedew to czołowy junior, nawet jeżeli nie świata, to czołowy junior z polskiej ligi żużlowej, chociaż także do światowej czołówki należy. No, jeżeli popatrzymy na wyniki tego zawodnika w imprezach o międzynarodowej randze, to jest bardzo dobry żużlowiec, no i z całą pewnością ma dużą przewagę, nawet jeśli nie nad Mazurem, jeśli chodzi o sprzęt czy umiejętności, to nad Drożdżowskim to już jest bardzo duża przepaść, także w wyścigu juniorskim, drugim wyścigu dnia, nie spodziewałbym się tutaj jakiegoś wielkiego sukcesu łodzian. Jeśli Mazur przyjedzie na pierwszym miejscu, to szansa na remis lub dwupunktowe zwycięstwo, gdyby Drożdżowski poradził sobie z Kostygowem. Oczywiście taka szansa wówczas istnieje. Pierwsze starcie dopiero przed nami. Popatrzmy w program. Tu pierwsza para gości, czyli Antonio Lindbeck i Jakub Jamruk. Ci zawodnicy, którzy zapoznali się już z nawierzchnią łódzkiego toru, będą rywalizowali z Bogdanowsem, który wczoraj nawet w finale występował, choć oczywiście tego finału nie ukończył w Holsted. I rywalem będzie były zawodnik Orła Łódź, Rory Schlein. Platforma z zawodnikami przejechała przed trybuną zajmowaną przez najwierniejszych fanów Orła Łódź. Dziś, no na pewno nie jest to rekord frekwencji na łódzkim stadionie, ale tak jak się popatrzy nie tylko na tą trybunę wzdłuż drugiej prostej, ale przede wszystkim na te trybuny, które są w tej chwili w cieniu, czyli wzdłuż prostej startowej i pierwszego łuku, to kibice przyszli i zjawili się dzisiaj licznie na stadionie, aczkolwiek rekord frekwencji z całą pewnością to nie jest i jak widzimy sektor gości niemalże pusty. Podejrzewam, że osoby znajdujące się zazwyczaj w parku maszyn zajmują w tym momencie sektor gości, także tu, jak to bywa w sytuacji rywalizacji z drużyną z Daugavpils, nie ma wielu fanów dziś na stadionie przyjezdnych. Jeszcze trwa polewanie toru. Motocykle już znikają za bramą na drugim łuku i za chwilę właśnie widzą Państwo park maszyn i mechanicy Jasona Doyle'a przed bramą wjazdową do parku maszyn. Doyle będzie startował dopiero w czwartym wyścigu. Zapewne wyszli poobserwować, jak będzie zachowywał się tor, bo do innego przygotowywali się z całą pewnością łodzianie przed tym spotkaniem. No, to też będzie ciekawe, czy już w pierwszych wyścigach będziemy oglądali w miarę wyrównane starcia, czy jednak któryś z zespołów będzie odstawał. Już za chwilę wszystko będzie jasne. Przypomnę rezultat pierwszego meczu w Daugavpils. Wówczas Lokomotiv pokonał Orła 52-37. I między innymi na taki wówczas stan rzeczy, na tak dość wysoką wygraną Lokomotivu, miała wpływ kuriozalna sytuacja z Antonio Lindbeckiem. No w maju, jeżeli chodzi o łódzki żużel, to mówiło się głównie o tym, jak to jest możliwe, że mechanicy jednego z najlepszych zawodników, na pewno na zapleczu Ekstraligi, zawodnika, który należał kiedyś do światowej czołówki, który stawał na
podium cyklu Grand Prix. Jego mechanicy nie byli w stanie dojechać na mecz o właściwej porze. Spóźnili się, dojechali dosłownie na końcówkę meczu. No i fizycznie motocykli w parkingu nie było, w związku z czym Antonio Lindbeck, nie chcąc korzystać z motocykli, przede wszystkim może nie tyle z motocykli, co ze sprzętu, z ochraniaczy, z kewlaru, innych kolegów z drużyny, no nie wystartował od razu i jak się okazało, punkty zdobywał dopiero w końcówce, to także było, nie była jakaś duża zdobycz punktowa, raptem 4 punkty zdobył Antonio Lindbeck, do tego nabawił się jeszcze kontuzji nadgarstka, a Orzeł przegrał wówczas ten mecz 37-52, jeszcze kontuzja Denisa Gizatulina miała wówczas miejsce. Gizatulin to jest zawodnik, który przeszedł z Orła do Lokomotivu Daugavpils, został wypożyczony w trakcie sezonu, ale taki mieliśmy zapis w umowie, że jeśli Gizatulin przejdzie do Lokomotivu Daugavpils w trakcie sezonu, to nie będzie mógł wystartować w meczu z drużyną Orła Łódź właśnie i dlatego dzisiaj Gizatulina nie będziemy oglądali na torze, choć jest oficjalnie zawodnikiem Lokomotivu Daugavpils i jeśli chodzi o przepisy Polskiego Związku Motorowego i Głównej Komisji Sportu Żużlowego, to bez żadnych problemów mógłby Giza wystartować w dzisiejszym meczu, ale zapis pomiędzy klubami dokonany był inny, w związku z czym dziś bez tego zawodnika musi sobie radzić Nikołaj Kokin. Ma do dyspozycji Bogdanowsa, Szlajna, Kyrma Korpiego, Gieruckisa, Płudżuksa, Kostygowa i Lebiediewa. Z całą pewnością drużynie Lokomotivu Daugavpils kibicują nie tylko fani Orła Łódź, ale też kibice innych drużyn. Oczywiście drużynie Orła Łódź dzisiaj kibicują nie tylko fani tej drużyny, ale także kibice innych drużyn naszej ligi, Najspolskiej Ligi Żużlowej, bo jeśli dzisiaj Orzeł wygra, to między innymi w Kelmrzet Lublin znajdzie się w zdecydowanie lepszej sytuacji. Natomiast ewentualna porażka Orła postawi KMZ w bardzo trudnym położeniu. Będzie bardzo bliski spadku wówczas zespół z Lubelszczyzny. Już przed nami start pierwszego biegu. Drugi zestaw startowy, bo z pola startowego A zawodnik w kasku czerwonym to Antonio Lindbeck, z pola startowego B kask żółty Maksim Bogdanow, pole startowe C kask niebieski Jakub Jamruk i pole startowe D kask biały Rory Schlein. Właśnie widzą to Państwo w tej chwili na ekranach. Schlein, Jamruk, Bogdanow, Lindbeck to od płotu. I za chwilę rywalizacja w pierwszym biegu tego meczu. Ciekaw jestem, czy te zmiany w nawierzchni dokonane tuż przed próbą toru zaskoczą w jakikolwiek sposób Łodzian, czy będzie to atut Lokomotivu Daugavpils. O tym przekonamy się już za chwilę. Około 20 sekund do startu w tym momencie i już za moment wystartuje pierwszy wyścig tego meczu. Bardzo dobrze w kasku czerwonym Lindbeck, choć na pierwszym łuku w białym kasku przedarł się tam Rory Schlein i za chwilę wyjdzie Schlein. Na prowadzenie postawiło teraz Australijczyka. No tak jakby miał za mocno ustawiony motocykl. Walczy jeszcze z Bogdanowsem Jamruk. Teraz Jamruk wjeżdża pomiędzy Bogdanowca i Schleina. Wyjechał za daleko do płotu Jakub Jamruk. Będzie mu w tym momencie bardzo trudno gonić prowadzącą trójkę, a w zasadzie to wygląda teraz trochę jak na Tour de Pologne, czyli ucieczka Lindbecka, za nim peleton. Czy Lindbeck dojedzie pewnie do mety na pierwszym miejscu? Co zrobi Jamruk? Schlein jedzie w tej chwili na drugiej pozycji. Do płotu dojechał Bogdanow. Jak zaatakuje go Jamruk na
tym trzecim okrążeniu. Już za chwilę ostatnie kółko od tego pierwszego biegu. Jamruk próbuje po zewnętrznej zaatakować Bogdanowa. Jest blisko. Zawodnik z Łodzi niemalże zrównał się z Bogdanowem, ale ten wjechał do płotu i zablokował możliwość ataku wychowanka Unii Tarnów. Jamruk jeszcze próbuje atakować Bogdanowa. Nie dał rady, w związku z czym remis w pierwszym biegu. No i choć był na próbie toru Jakub Jamruk, to był zdecydowanie wolniejszy od Bogdanowa, który na próbie toru jak na razie się nie pojawił. Schlein chyba wyciągnął wnioski z tego pierwszego przejazdu przed meczem jeszcze na próbie toru i w związku z tym dojechał bezpośrednio za Antonio Lindbeckiem, a miał nawet szansę na to, by objąć prowadzenie w tym biegu. To popatrzymy na to za chwilę. Widzimy, jak fantastycznie Schlein zjeżdża, jak fantastycznie wystartował z czwartego pola i już był bardzo blisko Antonio Lindbecka, ale tutaj postawiło motocykl Australijczyka, tak jakby był nieco za mocno ustawiony motor Schleina. Tu Jamruk bardzo bliski ominięcia przynajmniej jednego z zawodników Lokomotivu, ale wyjechał za daleko do płotu, w związku z czym oczywiście nie było większej szansy na zdobycie punktów choćby jednego w tym biegu. Był bliski prześcignięcia Bogdanowa, ale tego Jamruk nie zrobił. 3 do 3 po pierwszym biegu i kolejne emocje w Łodzi przed nami, bo to rywalizacja młodzieżowców. Pole startowe A, kask żółty Jewgeni Kostygow, pole startowe B, kask niebieski Edward Mazur, pole startowe C, kask biały Andrzej Lebiediew i pole startowe D, kask czerwony Mikołaj Drożdżowski. Tym razem przeczytam tę obsadę od krawężnika: Kostygow, Mazur, Lebiediew, Drożdżowski. Już mamy Kostygowa i Mazura na posterunku przed linią startmeta. Patrzę na bramę przy parku maszyn. Mikołaj Drożdżowski jeszcze ma coś poprawiane w tym momencie przy swoim motocyklu. Także Andrzej Lebiediew. Lebiediew miał nieco bliżej do linii startmeta. Widzimy teraz Drożdżowskiego. Powinien spokojnie zdążyć, bo jeszcze ponad 40 sekund do startu, zatem o żadnym wykluczeniu nie może być mowy. No ale pytanie, czy Mikołaj Drożdżowski będzie w stanie powtórzyć tutaj choćby tak dobrą dyspozycję jak w meczu z KMZ-em Lublin, kiedy rzeczywiście dowoził punkty i to nie tylko jedynki na trupach, jak mawiają żużlowcy, ale dowoził cenniejsze punkty wywalczone na trasie do mety. Nawet dwójkę w wyścigu w parze z Tomaszem Krzanowskim potrafił Drożdżowski przywieźć. No ale później gdzieś ta forma uleciała. Pojawili się inni zawodnicy w składzie Orła Łódź. Zobaczymy, jak będzie za chwilę. Już przed nami start biegu drugiego. Jak na razie najlepiej Lebiediew postawiło Kostygowa, a Mazur i Drożdżowski próbują ścigać Lebiediewa. W tej chwili Drożdżowski przed Mazurem. Po raz kolejny wygląda to na remis. Drożdżowski zdecydowanie lepiej od Kostygowa, choć został teraz za Mazurem. Pytanie, czy Kostygow będzie w stanie dogonić prowadzącą trójkę. Mazur będzie się za chwilę zabierał za Lebiediewa. Jedzie przy krawężniku Edward Mazur i wchodzi pod Lebiediewa, ale jeszcze Andrzej się obronił. Kolejny atak Mazura zapewne już za chwilę. Musi teraz uważać wychowanek tarnowskich jaskółek, aby nie wjechać w tylne koło Lebiediewa. Znowu próbuje Mazur przy krawężniku. Tym razem Lebiediew krawężnika przypilnował. Nie zostawił specjalnie dużo miejsca zawodnikowi łoteckiemu. Czy na końcu stawki coś się zmieni? Chyba niewiele, bo Kostygow, który popełnił fatalny błąd na pierwszym łuku, jest za daleko. Mazur jeszcze próbuje zabierać się za Lebiediewa przed metą, ale nie zdołał zbliżyć się do Łotysza na tyle, by mielibyśmy tutaj jakieś wątpliwości. W związku z tym trójkę zapisujemy Andrzejowi Lebiediewowi. 2 punkty dla Edwarda Mazura. 1 z bonusem ma Mikołaj Drożdżowski, bez punktu Kostygow. Jestem ciekaw, co też zrobił młody Łotysz w pierwszym wyścigu, kiedy to
w pierwszym łuku, oczywiście, kiedy to popełnił fatalny błąd. Tu popatrzmy, całkiem niezły start Kostygowa, oczywiście najlepiej Lebiedew. I tutaj Kostygow jadący przy krawężniku wykonuje dziwny manewr na motocyklu, no po prostu błąd techniczny. Przez moment nawet Drożdżowski jest przed Mazurem, ale oczywiście w sytuacji, kiedy Kostygow jest zdecydowanie z tyłu, no nie ma mowy o jeździe parą i o pilnowaniu wyniku, no tylko trzeba zrobić wszystko, żeby zabrać się za prowadzącego Andrzeja Lebiediewa. To się ostatecznie nie udaje, no bo Lebiediew to klasa światowa i na pewno ten zawodnik dzisiaj tutaj solidnie zapunktuje. Dziwne byłoby, gdyby nie dowiózł tej trójki w wyścigu juniorskim, no ewentualnie z Mazurem, gdyby przegrał po walce, prawdopodobnie nikt by się tutaj specjalnie nie zdziwił, ale ta trójka to jak najbardziej nie jest zaskoczenie. Tu widzimy próba ataku przy krawężniku Mazura, ale Lebiediew zostawiał na tyle mało miejsca zawodnikowi, który obecnie reprezentuje barwy Orła Łódź, że no nie było szans na to, by powalczyć o tą trójkę. Widzimy 3 punkty dla Lebiedewa, 2 dla Mazura, 1 punkt Mikołaj Drożdżowski, to punkt z bonusem i bez punktu Jewgeni Kostykow. A przed nami już wyścig trzeci. Tutaj pole startowe A, kask żółty Jonas Kilmekorpi. Pole startowe B, kask czerwony Mats Corneliusen. Pole startowe C, kask biały Wiaczesław Gieruckis. I widzą to Państwo teraz bardzo dokładnie z pola startowego D, w kasku niebieskim Mariusz Puszakowski. Para Corneliusen-Puszakowski to była jedna z pewniejszych par Orła Łódź w ostatnim meczu w Lublinie, no ale czy powtórzą tą dobrą dyspozycję tutaj na torze w Łodzi? No właśnie, Kilmekorpi-Gieruckis. Taka para, która nie jest najpewniejsza, jeśli chodzi o Lokomotiv Daugavpils. Gdybym ja miał wskazać najsłabszą dwójkę, oczywiście poza parą juniorską, choć akurat ta jest bardzo mocna, bo jest Lebiediew w niej, ale jeśli chodzi o ten skład seniorski, to chyba Kilmekorpi Gieruckis to będzie ta para, na której najczęściej będą szukali punktów łodzianie. Zobaczymy, wyścig trzeci przed nami. Fenomenalnie Corneliusen zamknął już w tym momencie dwóch zawodników z Łotwy, a Puszakowski w tej chwili minął Kilmekorpiego i wysunął się na drugą pozycję. Pewnie po 5-1 mknął łodzianie, ale zapewne fińsko-łotewska para zrobi wszystko, aby odebrać choć jeden z tych punktów i dopisać go do swojego dorobku. Choć teraz tylko Kilmekorpi wydaje się tym zawodnikiem, który jest w stanie nawiązać rywalizację z łódzką parą. Nie ma na razie zbyt wielu mijanek na torze w Łodzi, no bo przecież ten tor po interwencji komisarza jest jeszcze twardszy niż 2 godziny temu. A jeszcze nie zdążyła się nawierzchnia na tyle odsypać, abyśmy mieli tutaj więcej niż jedną ścieżkę do mijania. Pewnie jedzie Corneliusen, za nim Puszakowski, Kilmekorpi na trzeciej pozycji jest bliski teraz Puszakowskiego, bliski ataku na tego zawodnika, ale chyba zabraknie miejsca, zabraknie czasu. Corneliusen, Puszakowski na 5-1, Jerzy Łódź prowadzi z Lokomotivem Daugavpils. 3 punkty dla Corneliusena, 2 z bonusem Puszakowski, 1 punkt Kilmekorpi, bez punktu Wiaczesław Gierucki, z 5-1, a zatem 11-7. 4-punktowe prowadzenie pary łódzkiej, 4-punktowe w tym momencie prowadzenie łódzkiej drużyny. Widzimy fenomenalnie ze startu Corneliusen, Puszakowski no musiał uporać się ze startującym z pierwszego pola Kilmekorpim, ale zrobił to bardzo szybko już na pierwszym łuku i dalej bieg jest bez historii, bo nawet przez moment pewne prowadzenie podwójne łodzian nie było zagrożone. Nawet dalej nieco od krawężnika jeździli łódzcy zawodnicy. Patrzę w tym momencie na Puszakowskiego. Tutaj na łuku nieco bliżej Corneliusen, jeszcze dalej, jeszcze bliżej płotu, a zatem pewnie napędzał się Corneliusen. Nie bał się, że tutaj jakiekolwiek nieprzypilnowanie krawężnika może jakiekolwiek punkty zabrać, no bo Kilmekorpi i Gieruckis byli zdecydowanie dalej. I już widzimy panią z numerem 4 w górze, a więc to znak, że czwarty bieg przed nami, bieg w połowie juniorski. Na starcie już jest Andrzej Lebiediew, zawodnik, który zanotował trójkę
w pierwszym swoim wyścigu. Nie ma jeszcze Pudżuksa, choć na torze jest, ale nie ma go na linii start-meta. Najpewniejszy punkt w łódzkim zespole, czyli Jason Doyle, już się pojawił pod taśmą. A nawet przy bramie nie widać w tym momencie Edka Mazura, ale widzę, że jego motocykl jest tankowany, w związku z czym już za chwilę Mazur powinien się pojawić. Minuta 10 sekund do startu. Widzą Państwo obsadę tego czwartego biegu. Płodżuks, Mazur, Lebiediew, Doyle. Choć oczywiście Lebiediew nie startuje w kasku czerwonym, tylko w białym, a Doyle startuje w kasku czerwonym. Niecała minuta do startu. Mazur już wyjeżdża z parkingu i za chwilę pojawi się zapewne na starcie. Czwarty bieg przed nami. Przypomnę, że po trzech wyścigach jest 11 do 7 dla Orła Łódź. A teraz obok Jasona Doyle'a Edward Mazur, a zatem jeden z tych pewniejszych punktów w Orle, przynajmniej jeżeli chodzi o zestawienie juniorskie, no ale ma przeciwko sobie Lebiediewa, najsilniejszego bodajże juniora w tej lidze, obok Szymona Wośniaka oczywiście, i bardzo dobrze wystartował jadący w kasku żółtym Płodżuks, ale już Doyle jest z przodu. Lebiediew zbliżył się do Doyle'a, Mazur został z tyłu i być może zdecyduje się jeszcze na jakiś atak, ale na pewno będzie ciężko. Zbliżył się teraz do Płodżuksa. Lebiediew próbuje ścigać Doyle'a, ale to będzie piekielnie trudne zadanie, bo Doyle na tym torze potrafi wyprawiać cuda. Doyle jest z przodu, za nim Lebiediew. Jeszcze bardziej z tyłu Płodżuks, atakowany teraz zaciekle przez Mazura, ale Mazur również wydaje się nie na tyle szybki, by zagrozić łotewskim zawodnikom. Zasypany teraz szprycą wychowany górni Tarnów Płodżuks tam puścił potężną wiązkę na wierzchni sienitowej w kierunku Edwarda Mazura. Doyle jest pewnie z przodu w tym momencie i również środkiem toru, niekoniecznie przy krawężniku, a więc widzimy, że ta ścieżka przy krawężniku już zapewne nie jest najpewniejsza. No, Jason Doyle zostawił miejsce przy samej kresce, a pomimo to Lebiediew nie był w stanie go wyprzedzić. A zatem 3 punkty dla Doyle'a, 2 dla Lebiediewa, 1 dla Płodżuksa z bonusem bez punktu Edward Mazur, 3-3, trzeci biegowy remis w tym meczu, ale trzecie, drugie zwycięstwo, jeżeli chodzi o te remisy dla pary Orła Łódź, a trzecie w sumie indywidualne zwycięstwo Orła Łódź, jest 14-10 w tym momencie, nadal czteropunktowa przewaga żużlowców trenera Lecha Kędziory. 14-10, pierwsza seria startów za nami, teraz będziemy mieli przerwę na równanie toru. No jak na razie, jeśli chodzi o ekipę Orła Łódź, to nie zawodzą prowadzący parę, bo i Lindbeck, i Corneliusen, i Lebiediew spisali się dobrze. Do tego można dopisać Mariusza Puszakowskiego, który również zapisał na swoim koncie jak na razie komplet punktów, bo dwa z bonusem to także jest komplet. Ale druga linia w Orle z wyjątkiem Puzona pierwszą serię startów z całą pewnością ma niespecjalnie udaną. I być może będą jakieś korekty, być może będą poprawki. Z całą pewnością nie najszybszy jest dzisiaj także Edward Mazur i to widać. Na pewno ci z Państwa, którzy śledzą Nice Polską Ligę Żużlową wytrwale i uważnie, wiedzą o tym, że Edward Mazur i Jakub Jamruk stanowią, że niemalże jeden team są, jeżdżą tym samym busem na mecze, mają motocykle od tego samego tunera, od Jacka Rępały. No i z reguły, kiedy dobrze idzie Edkowi Mazurowi, to również dobrze idzie Kubie Jamrogowi. A kiedy
U jednego coś się psuje, to i drugi ma problem. Jeśli chodzi o drużynę Lokomotivu, na plus na pewno można zapisać Rorego Schleina, także Kiastasa Podżuksa, który walczył w wyścigu czwartym, no i oczywiście Andrzej Lebiedew, klasa sama w sobie, pewnie wygrany wyścig juniorski i waleczna postawa także w czwartym wyścigu. Trwa przerwa. Inawera zaprasza wszystkich na oglądanie Polskiej Ligi Żużlowej do ITVL Speedway. Pozdrawiam, Robert Miśkowiak. Przypomnę, że jesteśmy w Łodzi na stadionie przy ulicy 6 sierpnia. Orzeł Łódź podejmuje Lokomotiv Daugavpils w ramach 12. kolejki Nice Polskiej Ligi Żużlowej i prowadzi po czterech wyścigach złoteczką drużyną Orzeł 14-10. Ale oczywiście tutaj rywalizacja toczy się nie tylko o zwycięstwo w tym konkretnym meczu, ale także o zdobycie punktu bonusowego. Pierwsza seria startów i czteropunktowe prowadzenie oczywiście mogą napawać Łodzian optymizmem, ale w kontekście pierwszego spotkania, które łódzka drużyna przegrała w Daugavpils różnicą 15 punktów, no cóż, trzeba będzie rzeczywiście się bardzo wysilić, aby ten punkt bonusowy dzisiaj tutaj zdobyć. Polonia Bydgoszcz rywalizuje z GKM-em Grudziądz w Bydgoszczy równolegle i jest 19-11. To oczywiście wynik po 5 biegach, wynik dla bydgoskiej Polonii. Rywalizacja także ciekawa z punktu widzenia drużyn walczących o fazę play-off, bo o ile GKM, wicelider obecny, ucieka pozostałym ekipom, o tyle Polonia Bydgoszcz zajmuje przed tą kolejką 5. miejsce w tabeli i z perspektywy łódzkiej drużyny, łódzkich kibiców, no lepiej byłoby, gdyby oczywiście punktów nie zdobyła dzisiaj u siebie, ale no, będzie to oczywiście bardzo trudne, bo zespół Polonii Bydgoszcz na własnym torze jedzie bardzo dobrze, o czym się już między innymi Orzeł przekonał, także Łotysze tam przegrali.
w związku z czym Polonia jest jednym z pewniejszych kandydatów do jazdy w play-off. Czy rzeczywiście w play-offach chce pojechać także drużyna Orła Łódź? No, żużlowcy z całą pewnością tak. Pytanie, czy byłoby to korzystne, patrząc z perspektywy głównego sponsora klubu, a jednocześnie prezesa Witolda Skrzydlewskiego. Na dobrą sprawę ten sezon obecny, sezon 2014, wygląda tak, że długo się jeździ, bo aż do września, nawet mówię tutaj o tym sezonie zasadniczym, zatem nawet jeśli drużyna nie awansuje do fazy play-off, to długo, długo będzie można się jeszcze cieszyć żużlem w porównaniu oczywiście do poprzednich lat, kiedy to już w lipcu albo na samym początku sierpnia kończyły się ligowe emocje żużlowe w Łodzi. No to w tym sezonie jest to nieco dłużej i pytanie, czy rzeczywiście główny sponsor i prezes klubu chciałby jeszcze dodatkowych spotkań w fazie play-off. No ekonomicznie nie za bardzo to się będzie kalkulować, bo oczywiście bilety, wpływ z biletów z pierwszego meczu fazy play-off, z jednego z tych meczów fazy play-off nie pokryje wydatków, jakie poniesie sponsor na wypłaty dla zawodników. Łotysze, no cóż, oni ostatnio regularnie pojawiali się w fazie play-off, zatem zapewne nie boją się aż takiego wydatku, bo tam chyba większego problemu z pieniędzmi nie ma, ale w tej chwili muszą skupić się przede wszystkim na obronie ligowego bytu, a o fazie play-off to na razie z całą pewnością nie myślą. Kolejny wyścig przed nami, wyścig piąty. Tu będziemy oglądali Maksima Bogdanowa z pola startowego A w kasku żółtym, z pola startowego B w kasku niebieskim Mariusz Puszakowski, pole startowe C kask biały Rory Schlein i pole startowe D kask czerwony Mats Corneliusen. Nieźle spisująca się para gości, bo przypomnę, przegrana tylko z Antonio Lindbeckiem w wyścigu pierwszym, ostatecznie rozrachunek na remis pary Schlein-Bogdanow i bardzo dobrze jadąca w ostatnim czasie i w tym meczu także para gości Mats Corneliusen, Mariusz Puszakowski. Jak będzie tym razem, przekonamy się za chwilę. Puszakowski w niebieskim kasku, Corneliusen w czerwonym, Bogdanow w żółtym, a Schlein w białym. Jeszcze nieco ponad pół minuty pokazuje zegar, ale oczywiście sędzia może, kiedy będzie widział wszystkich zawodników pod linią start meta, wcześniej rozpocząć wyścig numer 5. Jeszcze woła kierownik startu Dariusz Jóźwiak zawodników na linię start meta Schleina i Corneliusena. Już za chwilę start wyścigu piątego. Bardzo dobrze Bogdanow, oczywiście Corneliusen także fantastyczny start i teraz wyprzedził już Bogdanowa Mats Corneliusena. Fantastycznie teraz Schlein próbuje minąć Puszakowskiego na przed wejściem w pierwszy łuk i chyba to się uda, chyba uda się minąć Puzona, choć Puzon teraz jeszcze przy płocie nawet próbował zaatakować Bogdanowa. Jedzie tam blisko bandy, oj, jakiś nieprzyjemny w tej chwili. Nieprzyjemna figura na motocyklu Puszakowskiego, wyglądało tak, jakby ratował się przed upadkiem. No nie wiem, czy ma za mocno także ustawioną maszynę. Będzie mu trudno w tym momencie o zdobycie punktową w tym biegu. Corneliusen odjechał, ucieka reszcie stawki, a Puszakowski walczy o punkty ze Schleinem i z Bogdanowem, ale choć robi co może, na pewno będzie dużo trudniej. Teraz oto zbliżył się do Schleina, ale Australijczyk jeszcze bliski do wyzienia tej jedynki z bonusem. Jeszcze będzie próbował atakować Puszakowski na ostatnich metrach, ale jest to niemożliwe. 3 punkty dla Corneliusena, 2 punkty Bogdanow, 1 z bonusem Schlein i bez punktu Puszakowski. Zatem 3-3 i 17-13. 4-punktowa przewaga Orła Łódź i na razie wygląda to tak, jakby mecz miał być wyrównany, a o bonusie
mogą na razie łodzianie zapomnieć. Widzimy, choć z pierwszego pola dobrze wystartował Bogdanow, to jednak no, atomowe uderzenie, może nie tyle sam start, co dojazd do pierwszego łuku, także Corneliusena. Fantastycznie zrobił to Duńczyk, a Puszakowski, który przez moment wydawał się, że ma nawet szansę wyjechać na drugą pozycję, no tutaj zrobił coś takiego, co pogrzebało jego szansę na dobry wynik w tym biegu. Myślę, że to mogła być jakaś kolejna dziura tam gdzieś na wyjściu z drugiego łuku. No i Puzon tym razem bez punktu. Pewnie jechali Łotysze, nie próbowali specjalnie atakować Corneliusena, który zresztą bardzo szybko im uciekł. Nie ma tutaj sukcesu w postaci zwycięstwa pierwszego Lokomotivu w tym meczu, ale jest zachowane status quo i w walce o bonus Łotysze na razie są zwycięzcy, choć przegrywają w sumie ten mecz różnicą 4 punktów. Wyścig szósty przed nami, mamy już wszystkich zawodników na starcie. W kasku czerwonym Jason Doyle od krawężnika, dalej Jonas Kilmekorpi, Mikołaj Drożdżowski i Wiaczesław Gieruckis. Gieruckis odjechał teraz nieco dalej, ale za chwilę zapewne ponownie pojawi się na linii start meta. No cóż, innego wyniku jak 3 do 3 się tutaj raczej nie spodziewam, bo Kilmekorpi i Gieruckis mają no, duży problem, jeśli chodzi o zdobywanie punktów w dzisiejszym meczu. To było widać w tym pierwszym biegu, byli za wolni, ale być może któryś z nich poczynił korekty w motocyklu, nie skreślajmy ich od razu. No tyle, że z Jasonem Doylem będzie tutaj dzisiaj wygrać bardzo trudno, a Drożdżowski to jest zawodnik jak najbardziej do pokonania. Wyścig szósty, czy będzie kolejny remis? O tym za chwilę się przekonamy. Bardzo dobrze Kilmekorpi, choć Doyle nie wystartował rewelacyjnie, ale był na dojeździe do pierwszego łuku na pierwszym miejscu. Już odjeżdża teraz reszcie stawki, a Drożdżowski wykonał fantastyczny manewr, ale wykorzystując błąd Gieruckisa. No i jeśli zdobędzie punkty na seniorze łotewskim, to z całą pewnością uzyska tutaj dzisiaj wielkie, wielkie brawa od łódzkiej publiczności. Bo to jest rzadka sytuacja, kiedy Mikołaj Drożdżowski przywozi punkty na seniorach. Nawet jeżeli nie są to tak klasowi seniorzy, no bo Gieruckis do tych klasowych nie należy, nie oszukujmy się, ale to i tak jest zaskoczenie. Jakieś problemy z jazdą ma teraz Gieruckis. Jakby zamknął gaz, jakby motocykl nie chciał jechać tak szybko, jakby sobie tego życzył Łotysz. A Doyle jedzie pewnie z przodu. No w tej chwili to jadą Gęsiego i z bardzo długimi odległościami. Doyle jest najszybszy. Kilmekorpi, no cóż, nie jest tak wolny jak Gieruckis, ani jak Drożdżowski, ale także mu brakuje tej szybkości. Drożdżowski zapewne przywiózłby zero, ale w sytuacji, kiedy Gieruckis miał wyraźne problemy z jazdą, nie wiem, czy Gieruckis, czy jego motocykl wyglądało to tak, motocykl nie chciał jechać, gdzieś jakiś błąd popełniony. W związku z czym Mikołaj Drożdżowski dowozi tę jedynkę. No i teraz otrzymuje dużą porcję braw i okrzyków od łódzkich kibiców. Popatrzmy, Kilmekorpi wystartował lepiej od Doyle'a, ale już na dojeździe do pierwszego łuku Doyle był szybszy przez moment, zrównanie się na wyjściu motocyklami, potem Australijczyk odjechał, a Finn ze szwedzkim paszportem miał duże problemy, aby złapać Australijczyka i w związku z tym skończyło się wynikiem 4-2 dla Orła, 21-15. Taki mamy w tym momencie wynik, 6-punktowe prowadzenie Orła, a to oznacza, że będzie możliwość stosowania rezerwy taktycznej. Już za chwilę na pewno pojawi się Andrzej Lebiediew na torze. Być może już w tym biegu, tak jest, Kostygowa zmienia Lebiediew, no bo Kostygow to również nie jest zawodnik gwarantujący tutaj jakąś zdobycz punktową. Lebiediew pojawia się w miejsce Kostygowa, a Lebiediew, ponieważ jest juniorem, o czym musimy pamiętać, być może będzie zmieniał także Gieruckisa, jeśli dłużej będzie miał ten zawodnik problemy z jazdą. To tak w ramach przewidywań już za chwilę. Widzą Państwo obsadę tego wyścigu, ale obsadę już zmienioną: Płodziuks, Lindbeck, Lebiediew, Jamruk. To wyścig siódmy. Lebiediew, widać, że jest dzisiaj szybki. Płodziuks także z dobrej strony się pokazał.
Jakub Jamruk miał jeszcze problemy z jazdą w pierwszym biegu. Pytanie, czy zmienił coś w swoim motocyklu, czy będzie mógł liczyć na to, że będzie szybszy w drugim swoim starcie, czyli w wyścigu siódmym. Już za chwilę siódmy wyścig dnia. Płodżuks, Lindbeck, Lebiediew, Jamruk. Około 20 sekund do startu w wyścigu siódmym. Już jest Antonio Lindbeck przy taśmie. Dobrze wystartował Lindbeck, także z przodu Jakub Jamruk i na 5 do 1 wychodzą łodzianie. Co zrobi Lebiediew, który teraz spróbuje zrównać się z Antonio Lindbeckiem, ale nie jest to łatwe zadanie. Czy pojadą parą łódcy zawodnicy? Lebiediew jest coraz szybszy, Lindbeck szeroko. Lebiediew przy Lindbecku, będzie walka na wyjściu z pierwszego łuku. Lindbeck jest jednak przed Lebiediewem. Fantastycznie zaatakował Łotysz, wykorzystał błąd Szweda urodzonego w Brazylii, Antonio Lindbecka. Lindbeck nadal jedzie szeroko, chyba za szeroko, to jest szansa dla Łotysza, ale widać, że pierwszy łuk Antonio Lindbeck pokonuje zdecydowanie lepiej, aniżeli ten fragment toru, który jest zaraz po wyjściu z łuku drugiego. Jedzie pewnie Jakub Jamruk, jest daleko, widać, że motocykl bardzo, bardzo szybki. A cały czas Lebiediew próbuje kąsać Antonio Lindbecka. Było trochę walki już pomiędzy tymi zawodnikami właśnie w tej odsłonie. Ostatni łuk, Jamruk na mecie, Lindbeck drugi, Lebiediew trzeci, Płodziuk czwarty. A zatem łodzianie pokazują Łotyszom, będzie walka także o bonus. 5 do 1, drugie podwójne zwycięstwo Orła Łódź. 3 punkty dla Jamroga, 2 z bonusem Antonio Lindbeck. Jeden punkt dla walecznego, ambitnego Lebiediewa bez punktu Kiastas Płodziuks. 5 do 1, 26 do 16. Mamy powtórkę tego startu. Najlepiej chyba spod taśmy wyskoczył Płodziuks, który o dziwo nie zdobył punktów w tym wyścigu, ale widzieliśmy, jak fantastycznie rozegrał pierwszy łuk Jakub Jamruk, a Lindbeckowi pozostawił walkę z Andrzejem Lebiediewem. Tutaj przez moment Lebiediew był przed Lindbeckiem, bo za szeroko pojechał Szwed, ale później pewnie już prowadził swojego GMA Antonio Lindbeck i nie dał szans ambitnemu łotewskiemu młodemu zawodnikowi. 5 do 1 dla Orła Łódź, 26 do 16. Taki mamy wynik po 7 biegach. Widzimy już za chwilę finiszujący Jakub Jamruk i cały czas odpierający te coraz słabsze ataki Lebiediewa Antonio Lindbeck. Yeah.
przed nami bieg ósmy zawody. A myślę, że możemy spróbować za chwilę przed tym biegiem ósmym wystartować z jakąś falą. Mam nadzieję, że będzie Wam się chciało wstać i pobawić troszeczkę, tak żebyśmy rozruszali się. 10 punktów przewagi jeszcze trochę potrzebujemy. Ale słuchajcie, ważna sprawa. Chciałbym w tym momencie, ponieważ wiem, że są jego mechanicy, nie wiem, czy sam Tomek jest na stadionie w tej chwili razem z nami. Jest tak przed każdym meczem, że trener musi wybrać skład, że któryś z zawodników się nie łapie. Tutaj Antonio Lindbeck pokazuje, że warto było na niego postawić. I w meczu w Lublinie, i w meczu tutaj Antonio wpisuje się znakomicie. Zabrakło w składzie Tomka Szklowskiego, ale gorąco pozdrawiamy Tomka. Brawa dla Ciebie, Tomek. Jest na treningu. To też przecież wpływa na to, że ta rywalizacja w drużynie jest bardziej zacięta. Jesteśmy w Łodzi. 10 sierpnia 2014 roku to 12. kolejka Nice Polskiej Ligi Żużlowej. Orzeł Łódź walczy z Lokomotywem Daugav Pils. Walczy nie tylko o zwycięstwo, ale także o punkt bonusowy. No i zobaczmy, jak spisywali się do tej pory zawodnicy jednej i drugiej drużyny. Rozpoczynamy od gości. Maksim Bogdanow z 1 z bonusem, 2 punkty. Rory Schlein 3 plus 1 w sumie. Bardzo dobry start w pierwszym biegu i później pilnowanie kolegi z drużyny. Jonas Kilmakerpi 3 punkty, 1 i 2. Jakiś progres jest. Gierucki, najsłabszy na razie zawodnik w drużynie Lokomotywu Daugav Pils, bo zaliczył 2 starty. W drugim do mety nie dojechał, w związku z czym jest 0, bo pierwszy start również był fatalny. Kiastas Płodziuks 1 plus 1. Bo w drugim wyścigu, choć Płodziuks wystartował bardzo dobrze, to punktów nie przywiózł. O Kostygowie mówiłem, że jeden z najsłabszych zawodników, no, miał tylko jeden start. Gierucki zaprezentował się 2 razy, Kostygow raz. W drugim biegu został zmieniony przez Lebiediewa, 0 w jednym biegu. I Andrzej Lebiediew 3-2-1, no, zaczęło się rewelacyjnie, potem było gorzej. 6 punktów Andrzeja Lebiediewa. To był dorobek zawodników trenera Nikołaja Kokina. A teraz dorobek zawodników trenera Lecha Kędziory. Orzeł Łódź, Antonio Lindbeck, jak na razie komplet płatny, 5 plus 1. Jakub Jamruk po słabym pierwszym starcie jest 3 w drugim i to jest łącznie 3 punkty. Mats Corneliusen, jak na razie komplet nie tylko płatny, ale i w ogóle czysty komplet punktów w dotychczasowych 2 biegach. 6. Mariusz Puszekowski 2 plus 1. Bardzo dobry pierwszy start i potem nieco gorzej. W związku z czym 0. Jason Doyle, czysty komplet jak na razie. Mikołaj Drożdżowski ku mojemu i nie tylko mojemu zaskoczeniu 2 plus 1 w 2 startach. Ale nie oszukujmy się, pomogli mu w tym zawodnicy drużyny przeciwnej i Edward Mazur 2 i 0. Jak na razie 2 punkty zawodnika juniorskiej formacji zespołu gospodarzy. Przed nami 8. wyścig tego dnia. Rory Schlein, pole startowe A, kask biały, pole startowe B, kask czerwony Jason Doyle, pole startowe C, kask żółty Maksim Bogdanow i pole startowe D, kask niebieski Edward Mazur. Pierwsza para gości spisująca się całkiem nieźle kontra, no cóż, pewny Jason Doyle i dziś nie najlepiej, powiedzmy sobie, jeżdżący Edward Mazur. Nie ma oczywiście tragedii, przywiózł 2 w starcie juniorskim, ale już w konfrontacji z seniorami nie istniał. Młody zawodnik Orła Łódź, wychowany w Tarnowskiej Unii. Czy teraz będzie nieco lepiej? No akurat w konfrontacji z parą Schlein-Bogdanow może być to trudne, bo to jest całkiem nieźle jeżdżąca para Lokomotywu Daugav Pils. Schlein zna ten tor dobrze, choć on się nieco zmienił od czasu, kiedy Schlein tutaj startował. To było niedawno, bo w ubiegłym roku, ale dowiezione bardzo dużo nowej nawierzchni, w związku z czym niektóre ścieżki na tym torze mogą być dla Rorego pewną niespodzianką. Widać, że Schleini nie jest tak dobrze dogadany ze swoimi motocyklami, jak to było w ubiegłym roku. Do tego zawodnika jeszcze wrócimy. Schlein, Doyle, Bogdanow i Mazur. I bardzo dobrze Schlein.
Jason Doyle musi walczyć ze swoim kolegą z reprezentacji Australii, ale teraz świetnie dojechał do Doyle'a przez moment Bogdanow. Oczywiście dobrze, że użyłem słowa przez moment, bo to było tylko na moment. Doyle już jest daleko z przodu, zanim Bogdanow i jadący w kasku białym Rory Schlein, a w niebieskim kasku Edward Mazur. Ojej, teraz poważny błąd juniora, ale chyba pozbiera się Edek z tego toru jak najszybciej, no bo skoro Jason Doyle nie da rady, nie pozbiera się Mazur. Pokazał, że nie jest w stanie maszyny zebrać z toru. Przez moment jeszcze Schlein był bardzo blisko Mazura i o mało co nie wjechał w tego zawodnika. Nie był w stanie wyciągnąć spod bandy Mazur swojego motocykla. Teraz pomaga mu jego mechanik, o ile dobrze widzę, Tomek Zywertowski. Coś gdzieś się zaczepiło, nie można było bardzo szybko wyciągnąć motocykla z bandy, no i cóż, tak to bywa. Będziemy mieli przerwę, będzie wykluczenie Mazura, no bo innej decyzji nie może być. Mazur był nieatakowany przez nikogo, upadł przez własny błąd. O, wracają z mory tego zawodnika z meczu z Rybnika, kiedy to różne sytuacje dziwne miały miejsce. Motocykl jechał mu sam po murawie. Nieciekawie wtedy to się dla Edka skończyło jakimiś nieprzyjemnymi sytuacjami. Popatrzmy, jak doszło do tego, że Edward Mazur zapoznał się z nawierzchnią łódzkiego toru. Już za chwilę to zobaczymy na powtórce. Bardzo dokładnie zobaczymy, że absolutnie nie było mowy o tym, żeby był kontakt z innymi zawodnikami. Po prostu uślizg złapał Edward Mazur i w ten sposób wjechał pod bandę. Widzimy ten uślizg w wykonaniu Edwarda Mazura i wjazd pod bandę, a nieszczęście stało się w tym momencie. Edek bardzo szybko chciał zabrać swój motocykl z toru i sędzia nie przerywał tego biegu. Bardzo próbował do samego końca, ale nie mógł wyciągnąć motocykla i Rory Schlein bardzo blisko Edka Mazura przejechał. Pokazał mu Edward Mazur, co myśli o takim zachowaniu Australijczyka. No ale co do Schleina, to też nie miałbym do niego jakichś wielkich pretensji, bo dopiero pierwszy wirażowy na wejściu, stojący na wejściu w drugi łuk, czyli to jest pierwszy wirażowy na drugim łuku, dopiero ten człowiek pokazał Roremu Schleinowi, że wyścig jest przerwany. On nie widział czerwonego światła, bo to czerwone światło w sytuacji, kiedy przejeżdżali zawodnicy przez linię start-meta, jeszcze się nie świeciło. I nie mógł zareagować szybko Australijczyk, w związku z tym no, takie zachowanie, a nie inne. Dobrze, że nic nikomu się w tej sytuacji nie stało, bo Edek też, pomimo tego, że upadł, raczej będzie zdolny do dalszej jazdy. To nie było nic groźnego. I dlatego już za chwilę będziemy mogli kontynuować zawody. No jak do tej pory bez większych problemów, bez kraks, bez upadków to się odbywało, ale w ósmym biegu taki upadek miał miejsce. 26-16 prowadzi Orzeł z Lokomotywem Daugavpils. Jeśli Łodzianie będą w stanie powiększyć tę przewagę w następnych biegach, to będą mogli śmiało pomyśleć o bonusie. Na razie jeszcze są od tego bonusa daleko, bo jeszcze 6 punktów im brakuje do zdobycia punktu bonusowego. Trwa mecz Polonii Bydgoszcz z GKM-em Grudziądz. Polonia prowadzi 33-21. Pewne 12-punktowe już prowadzenie Polonii Bydgoszcz. Nie jest to jakaś duża niespodzianka, ale rozmiary prowadzenia Bydgoszczan
całą pewnością niektórych mogą nieco zdziwić. Mamy powtórkę biegu ósmego w trzyosobowym składzie, bez wykluczonego Edka Mazura, za oczywiście wykluczony za przerwanie tego biegu. Jest Schlein, jest Doyle, jest Bogdanow, a pole startowe D puste. Na 3-3 układał się ten wyścig przed tym, kiedy arbiter tego meczu, pan Maciej Spychała, przerwał bieg. To było, wyglądało na to, że będzie 3-3, remis. Czy Jason Doyle obroni ten remis w powtórce biegu? No bo już orzeł tego biegu oczywiście nie wygra. Chyba że wykluczony byłby któryś z zawodników z Łotwy, ale do tego raczej nie powinno dojść. Doyle pewnie wystartował, choć jadący przy krawężniku Rory Schlein przez moment próbował nawiązać walkę ze swoim rodakiem, ale było to bardzo trudne. Widzieliśmy, postawiło lekko motocykl Jasona Doyle'a, ale on już uporządkował swoją jazdę i teraz będzie robił wszystko, żeby być jak najdalej z przodu, aby nikt mu nie zagroził. No, jadący z przodu Doyle jest praktycznie nie do zatrzymania. Na tym torze na pewno. W związku z tym, jeżeli nie wydarzy się tutaj nic nieprzewidywalnego, to Jason Doyle zakończy ten wyścig z 3 punktami i będziemy mieli biegowy remis. Daleko, daleko za Doylem Schlein, a jeszcze dalej Maksim Bogdanow. No, trochę innej postawy tego zawodnika spodziewałem się dzisiaj w meczu, podczas meczu w Łodzi. Mówię o Bogdanowie, bo fantastyczny był jego występ wczoraj w Holsted. Wdziera się do tej europejskiej czołówki Bogdanow. Teraz Doyle już triumfujący pokazuje siłę przed wjazdem na linię start-meta. No bieg bez historii, ale tak jest często w przypadku wyścigów z udziałem Jasona Doyle'a. 2 punkty dla Schleina, 1 punkt dla Bogdanowa. Punkt bez bonusa, dlatego że nie było z tyłu zawodnika zespołu przeciwnego. Widzieliśmy, wyskoczył fantastycznie Jason Doyle ze startu przez moment, jadący przy krawężniku. Rory Schlein był blisko, ale nie było zagrożenia większego dla Jasona Doyle'a. 29-19, 10-punktowa przewaga Orła Łódź się utrzymuje, a trzecią trójkę na swoim koncie notuje Jason Doyle. 2 punkty zapisujemy Roremu Schleinowi, 1 punkt bez bonusa Maksim Bogdanow. Będziemy mieli zmianę. Już przewidziałem tę zmianę, tylko że ja za Gieruckisa widziałem bardziej w ramach rezerwy zwykłej Andrzeja Lebiediewa, ale po co korzystać teraz z rezerwy zwykłej, kiedy jeszcze jest duża przewaga Orła i można wykorzystać rezerwę taktyczną. Zwykłej można dokonać praktycznie w każdym momencie. Oczywiście, jeśli zawodnik, którego chce trener użyć w ramach rezerwy zwykłej, nie startuje w danym biegu, to niemal każdy moment jest do tego dobry, nawet biegi nominowane, a tymczasem rezerwa taktyczna no nie zawsze może być stosowana, w związku z tym teraz w ramach rezerwy taktycznej Wiaczesława Gieruckisa zmieni Rory Schlein i w związku z tym będziemy mieli nieco zmienioną obsadę wyścigu 9 i w związku z tym także będziemy mieli nieco dłuższą przerwę przed startem wyścigu 9, no bo Rory Schlein startuje bieg po biegu i będzie musiał mieć dodatkowe 2 minuty na przygotowanie się do tego startu, między innymi na zmianę opony być lub też strony opony, być może także na jakieś korekty w przełożeniach, czy też nawet korektę zapłonu. To również może mieć miejsce. Czasu niewiele, ale zawsze jakichś zmian można dokonać. Mechanicy potrafią działać cuda. Ja znam osobiście mechanika Rorego Schleina. Piotrek to jest sprawny gość, jeśli chodzi o wszystkie sprawy żużlowe w parkingu. Potrafi bardzo szybko doprowadzić motocykl do właściwego stanu i raczej odpukać oczywiście z punktu widzenia tego zawodnika i kibiców Lokomotivu Daugavpils nie popełnia
większych błędów, bo te mechanikom również się zdarzają, potrafią założyć inne przełożenie niż zawodnik sobie tego życzy, nie nalać oleju, nie zatankować metanolu lub też nie zmienić opony na właściwą stronę, no i potem dochodzi bardzo często do różnych spięć. No oczywiście z tych wszystkich, które wymieniłem, błędy mechaników, to chyba nie dolanie oleju może być najpoważniejszym błędem, bo może się okazać, że no wówczas silnik się zaciera i jeżeli to jest dobry silnik rzeczywiście, to bywa naprawdę nieprzyjemnie w parkingu. Polonia Bydgoszcz, z tego co widzimy, prowadzi z GKM-em Grudziądz 37-23, już 14-punktowe prowadzenie bydgoszczan. Tak, Polonia jest na pewnym prowadzeniu i pewnie jedzie także po punkt bonusowy. Każe to, że Łódź także będzie walczył o ten punkt bonusowy, ale jeszcze musi na pewno sporo się tutaj natrudzić na własnym torze, bo będą rezerwy taktyczne, będą rezerwy zwykłe stosowane przez Nikołaja Kokina, a 15-punktowa jest zaliczka Łotyszy z pierwszego meczu pomiędzy tymi drużynami. Te mecze już trwają, przypominam także, że już niebawem, no za niecałe 3 godziny rozpoczną się dwa pozostałe starcia tej kolejki Najpolskiej Ligi Żużlowej i w Gnieźnie, i w Rybniku, i to również będzie transmitowane przez ITVL Speedway, zatem zapraszam do oglądania także tych transmisji. A już przed nami zapowiadany wcześniej wyścig 9. Rory Schlein wystartuje w miejsce Wiaczesława Giruckisa, a zatem od krawężnika Jakub Jamruk, Rory Schlein, Antonio Lindbeck i Jonas Kilmekorpi. No para Kilmekorpi i Giruckis była do tej pory najsłabsza, jeśli chodzi o Lokomotiv Daugavpils. Schlein prezentuje w miarę niezłą jazdę, w związku z czym być może będzie w stanie nawiązać walkę tutaj i ze Szwedem pochodzącym z Brazylii, i z Jakubem Jamrogiem, który fantastycznie zaprezentował się w drugim swoim starcie, przywożąc do mety trójkę. 10-punktowe prowadzenie Orła Łódź, w związku z czym gdyby tutaj podwójnie wygrali łodzianie, co no, teoretycznie jest możliwe, ale w konfrontacji ze Schleinem może być trudne, no to może się okazać, że przybliżą się do zdobycia tego punktu bonusowego i Łotyszom będzie coraz trudniej. Każdy inny wynik daje Łotyszom jeszcze nadzieję na to, że mogą powalczyć o bonus. Zobaczymy za chwilę. Jamruk, Schlein, Lindbeck i Kilmekorpi. Za chwilę start wyścigu 9. Już teraz emocje przed nami. Fantastycznie Jamruk został natomiast na starcie Lindbeck, ale już teraz Schlein objechał Jamroga. Jamruk wychodzi jednak na prowadzenie środkiem toru, a Lindbeck będzie walczył z Rorym Schleinem i już pokonał Schleina. Antonio Lindbeck idzie przy krawężniku, a tam jedzie w żółtym kasku Kilmekorpi. Kilmekorpi za Jamrogiem, a ściga Fina Antonio Lindbeck. No można powiedzieć, że są rodakami Kilmekorpi i Lindbeck, bo obydwaj mają szwedzki paszport, choć obydwaj się w Szwecji nie urodzili. Lindbeck atakuje Jonasa Kilmekorpiego. Tutaj jeszcze może się coś zmienić. Przy krawężniku Lindbeck. Nieco dalej Kilmekorpi odjeżdża Szwedowi. Jest blisko Antonio Lindbeck. Za chwilę rozpocznie się ostatnie okrążenie. Jest jakiś cień nadziei. Patrzę, gdzie jest Schlein. Schlein jest już na murawie. Cień nadziei Lindbecka na to, że uda się tutaj zdobyć dwa punkty. Bonusa na pewno nie będzie miał Antonio Lindbeck, no bo dojedzie na trzeciej pozycji. Jakub Jamruk wygrywa pewnie. Dwa punkty dla Kilmekorpiego, a jeden dla Antonio Lindbecka. Schlein, który startował jako rezerwa taktyczna, notuje defekt. 4-2 dla gospodarzy i powiększa się ta przewaga. Jeszcze jest nadzieja dla żużlowców Lokomotivu Daugavpils na zdobycie tego punktu bonusowego, ale te szanse się zmniejszają, bo Orzeł Łódź przewagę powiększa. Nie co prawda tak gwałtownie,
jakby to było w przypadku zwycięstwa podwójnego, ale dwupunktowe zwycięstwo w tym biegu to również jest spora zaliczka przed kolejnymi wyścigami. Dwójka dla Kilma Korpiego. Musimy pamiętać, że Gieruckis w tym wyścigu nie wystartował i być może nie pojawi się już na torze, bo jest jeszcze Andrzej Lebiediew w odwodzie, który choć pierwsze biegi miał lepsze od tych, które następowały po nim, to jednak wygląda na to, że zdecydowanie lepiej niż Gieruckis. Także być może to były tylko dwa starty za zero Gieruckisa. Schlein notuje defekt. Druga trójka dzisiaj dla Jakuba Jamroga, a dwa punkty, jeden punkt na swoim koncie ma Antonio Lindbeck. Widzimy, co się działo w tym biegu, widzimy, jak zażarcie Antonio Lindbeck atakował Jonasa Kilma Korpiego, ale ataki były nieudane, a już za chwilę bardzo sprawna w pierwszym wyścigu para Orła Łódź, Korneliusen Puszakowski kontra Lebiediew Płodzuks. Płodzuks, który tutaj w ubiegłym roku dobrze startował. No cóż, jak się okazało, w tym roku, w tym dzisiejszym meczu notuje nieco gorszy występ, przynajmniej na początku. Jedynka z bonusem całkiem nieźle zaczął Łotysz, jak na pierwszą serię i zawodników przyjezdnych to był nawet niezły start, no ale później już zero. Korneliusen, Lebiediew, Puszakowski i Płodzuks to skład wyścigu 10. Wracając do Schleina, zawodnik, jak się dowiedziałem, przywiózł tutaj te silniki, na których wygrywał decydujące biegi w Łodzi w ubiegłym sezonie, bo jeździł w barwach Orła Łódź. No ale jak widzimy, te silniki w tym roku nie muszą koniecznie sprawdzać się tak dobrze jak w ubiegłym, no bo ta nawierzchnia też jest nieco zmieniona. Sporo nowej nawierzchni, to wygląda już trochę inaczej. Jeszcze widzimy Płodzuksa i Korneliusena sprawdzających coś przy swoich motocyklach. Jeszcze nie podjeżdżają, już w tym momencie dopiero pojawiają się pod taśmami startowymi, pod taśmą startową i za chwilę wystartują. Korneliusen, Lebiediew, Puszakowski, Płodzuks. I dobrze z czwartego pola Płodzuks, ale fantastycznie przyciął Puszakowski przy krawężniku. Korneliusen pewnie, wydaje mi się, że on nawet wygrał ten start. Puszakowski jeszcze będzie walczył z Lebiediewem, ale Lebiediew odjechał Puzonowi i zabiera się za Korneliusena. Puszakowski jednak będzie niepokoił młodego Łotysza, co z całą pewnością bardzo pomoże prowadzącemu Duńczykowi, bo wówczas będzie mógł jeszcze dalej odjechać od Lebiediewa Korneliusen. Puszakowski jeszcze raz zabierze się za Lebiediewa. Lebiediew próbuje zbliżać się do Korneliusena. Ale widzimy, choć teraz dziwny manewr wykonał na swoim motocyklu Korneliusen, to nadal utrzymuje się zdecydowanie z przodu. No to jest jeden z cięższych zawodników w tej lidze. Zupełnie inaczej prowadzi swój motocykl od reszty zawodników. Mariusz Puszakowski również miewa dziwną sylwetkę na motocyklu, także charakterystyczną. Teraz jednak finisz tego biegu bez historii. Próbował Lebiediew atakować Korneliusena. Puszakowski również próbował zabierać się za Lebiediewa, ale to się nie udało. Płodzuks, kolejny słaby występ tego zawodnika. 0 punktów. Po raz kolejny wygrywa Orzeł Łódź, po raz kolejny 4-2. Coraz bliżej bonusa Łotysze. 1 punkt dla Puzona. 3 punkty dla Korneliusena, 2 punkty ma Lebiediew. Popatrzmy tutaj, choć Płodzuks dobrze wystartował, to jednak tutaj już pierwszy łuk wystarczył, aby Łotysz nie liczył się w stawce. Puszakowski próbował powalczyć tam z Lebiediewem najpierw po wyjściu z pierwszego łuku, a potem jeszcze próbował dojeżdżać do młodego Łotysza, ale już na drugim okrążeniu, na końcówce w zasadzie pierwszego okrążenia, Łotysz był bliższy powalczenia z mistrzem świata bądź co bądź, Macem Korneliusenem, aniżeli Puszakowski z Lebiediewiem, w związku z czym po 10 wyścigach tego meczu mamy wyższe niż na poprzedniej przerwie prowadzenie łódzkiego Orła. Jest już 37-23 i to jest 14-punktowe prowadzenie Orła. Bardzo blisko punktu bonusowego są łodzianie, ale muszą jeszcze coś dołożyć w tych ostatnich biegach, aby
bonusa wywalczyć. Po 10 biegach prowadzą różnicą 14 punktów z Lokomotivem Daugav Pils. Przed nami jeszcze 5 wyścigów, 3 z tych wyścigów to będą wyścigi z tabeli biegowej, no i oczywiście biegi nominowane, wyścigi 14 i 15. W 14 zaprezentują nam się ci zawodnicy, których wyznaczy trener, ale nie będą tam najlepsi zawodnicy tych zawodów, natomiast w 15 muszą pojechać najlepsi zawodnicy tego meczu i to z jednej i z drugiej drużyny, oczywiście najlepsi zawodnicy po 4 seriach startów. Do wyścigów nominowanych dojdziemy niebawem. Wcześniej oczywiście 3 biegi, które tutaj no, dadzą nam odpowiedź na pytanie, czy Lokomotiv będzie jeszcze walczył o punkt bonusowy, czy nie. 37-23. Przewaga, gdyby taką przewagą 14-punktową zakończył się ten mecz, no to punkt bonusowy powędrowałby na Łotwę. Ale w sytuacji, kiedy jeszcze mamy kilka biegów przed sobą, może być inaczej. Widzą Państwo punktację poszczególnych zawodników. Bogdanow, no nie poprawił nam się specjalnie, dowiózł jedynkę w swoim biegu. Rory Schlein, choć jak mówiłem, startuje tutaj na silniku, na którym wygrywał tutaj niemalże mecze dla Orła Łódź w ubiegłym sezonie, no to jednak w tym sezonie nie spisują się te jednostki tak dobrze jak w poprzednim i tylko 5 plus 1, choć startował już w 4 startach Rory Schlein. 5 plus 1 w jego wykonaniu. Jonas Kilmakorpi 5 punktów, nieco lepsza postawa niż w pierwszym biegu Fina. 0 na koncie Gierudzkisa, który nie startował nam w ostatniej serii. Kiastas Płodziuks, choć zaczął nie najgorzej, to potem było
już niestety słabiej. No i para juniorska Kostygow, tylko jeden start młodego Łotysza. Andrzej Lebiediew rewelacyjnie, jeśli chodzi o wyścig juniorski, potem przyzwoicie. Czy to dzisiaj wystarczy do zdobycia punktu bonusowego? Nie wiadomo, na pewno Lebiediew jeszcze wystartuje. W przypadku, kiedy pojechał raz z rezerwy taktycznej, ani razu ze zwykłej, no to jeszcze dwa razy może nam się zaprezentować Andrzej Lebiediew. Antonio Lindbeck 6+1, bardzo dobrze zaczął. Szwed pochodzący z Brazylii, potem było nieco gorzej. Jakub Jamruk, można powiedzieć, że fatalny start, ale jest bardzo szybki. Kuba Jamruk w kolejnych wyścigach ma 6 punktów. Mats Corneliusen, czysty komplet jak na razie. Nie jest to jedyny zawodnik w barwach Orła z czystym kompletem. No ale to w końcu dwaj medaliści drużynowego Pucharu Świata jadą najlepiej. Mariusz Puszakowski 3+1. Zaczął dobrze, a później bywało już różnie, ale myślę, że rywale mieli na to największy wpływ, bo nie tyle postawa Puzona, co rywale, z którymi jechał. Jason Doyle, drugi medalista drużynowego Pucharu Świata w barwach Orła i drugi komplet punktów. Mikołaj Drożdżowski zaskakująco dobrze, 2+1, w tym punkty zdobyte na seniorze, co prawda na Gierucki się, ale to zawsze senior, w związku z czym trzy płatne jak na razie punkty Drożdżowskiego, a dwa dopisujące się do dorobku meczowego. Dwa punkty Edka Mazura i wygląda to na razie tak, że Orzeł prowadzi 14 punktami z Lokomotivem Daugavpils. Już niebawem wyścig 11. Nie sądzę, by tutaj były jakieś zmiany, bo Schlein nie zapisał na swoim koncie punktów w ostatnim biegu tylko dlatego, że miał defekt, choć i tak jechał ostatni, ale widać było, że ten zawodnik potrafi tutaj punktować, w związku z tym z maszyną musiał być coś nie tak. Pytanie, czy ma na czym jechać Rory Schlein. Na pewno motocykl jest, ale czy równie dobry jak ten poprzedni, a być może pojedzie na tym samym motocyklu, bo ten defekt nie był aż tak poważny, aby wyeliminował maszynę z dalszej jazdy. O tym przekonamy się za chwilę. Jonas Kylmäkörpi jeździ przyzwoicie, w związku z tym także nie ma także takiego zagrożenia, żeby tutaj Kylmäkörpi miał nie wystartować. Przed chwilą komunikat tutaj do polewaczkowego o to, by polać pierwszy łuk, ale nie słyszał prowadzący polewaczki o to, by tego apelu. Za chwilę polewaczka wróci na tor, w związku z czym będziemy mieli dłuższą przerwę. A przed nami pary meczowe 12. kolejki Nice Polskiej Ligi Żużlowej. Widzimy, że Polonia Bydgoszcz już wygrała mecz z GKM-em Grudziądz. Jest 42-30. Jakiś kataklizm musiałby chyba się stać w Bydgoszczy, aby zawodnicy trenera Woźniaka tego meczu nie wygrali. Karzec Orzeł Łódź, o tym mówiliśmy przed chwilą, mówimy od już ponad godziny, prowadzi z Lokomotivem Daugavpils, a prowadzi już różnicą 14 punktów i oczywiście dwa mecze transmitowane także w ITVL Speedway o godzinie 18:00. Carbon Start Gniezno, KMZ Lublin i ŻKS ROW Rybnik PGE Marma Rzeszów. Polewaczka wraca na tor, zatem ta przerwa nadal trwa. Ciekawe jest to, że w wyścigu 11 pojedzie dość mocna para Orła Łódź. Jason Doyle ma płatny komplet punktów, a Jakub Jamruk jest zawodnikiem, który po słabym starcie zanotował dwie trójki na swoim koncie. Popatrzmy na starty Jamroga. Pierwszy bieg, można powiedzieć po polaniu, no bo to był pierwszy bieg, wówczas zero. Później Jamruk jechał już nie w biegu pierwszym, a w ostatnim biegu drugiej serii i była trójka. Potem w wyścigu dziewiątym, a zatem także nie bezpośrednio po polaniu i znowu trójka. No i teraz znów bieg po polaniu. Pytanie, czy Kuba wyciągnie wnioski z tego, że jest jakiś problem, kiedy startuje na świeżym torze, na torze, który dopiero co był wyrównywany i
polewany i wówczas te wyniki są gorsze. To taka prawidłowość u tego zawodnika w obecnym sezonie. Jeśli tak, no to Orzeł Łódź ma jak najbardziej tutaj pełne prawo myśleć o podwójnym zwycięstwie 5-1 w wyścigu 11 i o tym, że by powiększyć jeszcze tą przewagę nawet do 18 punktów. Widzimy już Kylma Korpiego na torze. Jest także Doyle, jest Jakub Jamruk, to zmierzający na linię start-meta Jakub Jamruk. Para Orła już jest na linii start-meta, czekamy na Schleina i Kylma Korpiego, także się zjawiają już niebawem start wyścigu 11. I walka o bonus na całego. Jeśli Lokomotiv Daugavpils będzie w stanie odeprzeć ataki Orła, będzie w stanie tutaj wyścigi remisować lub wygrywać, no to powalczy jeszcze o ten bonus w końcowych wyścigach. Jeśli Orzeł będzie jechał tak dobrze jak w ostatnich swoich biegach, no to z całą pewnością łodzianie wywalczą tu dziś także bonus. Schlein, Jamruk, Kylma Korpi, Doyle. To skład wyścigu 11 i za chwilę kolejne emocje. Jeszcze odjechali nieco od taśmy i Schlein, teraz także Kylma Korpi i Doyle. Teraz nawet Jamruk się wycofał. Wykorzystują w pełni ten czas zawodnicy przed startem. Jeżeli jeszcze mogą nieco poczekać, to właśnie tak robią. Coś jeszcze kierownik startu pokazuje Kylma Korpiemu. Już dostał sygnał od sędziego, że będą mogli wystartować zawodnicy. Fantastycznie tam jadący w kasku żółtym Kylma Korpi ze startu, ale łodzianie wychodzą na 5-1, choć jeszcze Schlein walczy z Jamrogiem, ale Jamruk jest szybki. Chociaż jedzie po polaniu, to złapał prędkość swojego motocykla. No i jeśli teraz przeszkodzili sobie zawodnicy pary łotewskiej, bo Kylma Korpi przejechał tuż przed Schleinem. Schlein pokazał gestem, co myśli o takim zachowaniu zawodnika z drużyny, a jadą i Doyle, i Jamruk zdecydowanie z przodu. Jamruk nie wystartował najlepiej, jeżeli chodzi o ten mecz, ale jedzie teraz tak, jak nas do tego przyzwyczaił i na początku tego sezonu, i pod koniec sezonu poprzedniego. Pewne 5-1 szykuje się tutaj dla Orła Łódź. A Schlein, no cóż, chyba kibice Orła nie żałują, że tego zawodnika nie ma w składzie drużyny na sezon 2014. Było lekkie rozżalenie, że Schlein odszedł do Daugavpils, ale teraz nikt już tego nie żałuje tutaj w Łodzi, bo Schlein notuje kolejny już defekt swojej maszyny, a pewnie wygrywają Doyle i Jamruk 5-1, Kylma Korpi tylko jedynka, tylko jeden punkt, 5-1 jest już w tym momencie 42-24, o ile dobrze policzyłem, a to oznacza, że to jest 18-punktowe prowadzenie Orła Łódź i w tym momencie, jeżeli taką różnicą skończyłby się ten mecz, to Orzeł zdobywa oprócz dwóch punktów meczowych także punkt bonusowy. Trzy punkty dla Doyle'a. Dwa punkty dla Jamroga, to są oczywiście dwa z bonusem. Jeden punkt dla Kylma Korpiego. Rory Schlein po raz kolejny zdefektował. Piąty start Schleina, z czego dwa defekty. 42-24. Widzą Państwo teraz popisową jazdę pary Doyle, Jamruk. Bez szans łotewska para w tym starciu. No teraz jest jakaś szansa dla Łotyszy. Staram się znaleźć jakiś pozytyw jeszcze
dla tej drużyny w walce o punkt bonusowy. Jedzie Jewgeni Kostygow w kasku białym. Nie ma tutaj już możliwości zastosowania rezerwy taktycznej. Mikołaj Kokin, bo Lebiedew już raz jechał za Kostygowa jako rezerwa taktyczna, w związku z czym musi jechać Kostygow, inny zawodnik nie może go zmienić. Jedzie Mikołaj Drożdżowski w kasku niebieskim, ponownie starcie pomiędzy dwoma tymi juniorami. Jest także Maksim Bogdanow i jest Mats Corneliusen. Za chwilę start wyścigu 12. Corneliusen jak zwykle atomowo i zjazd do krawężnika, atakuje go Bogdanow, ale Corneliusen za chwilę wyprostuje maszynę i pomknie do drugiego łuku, a Drożdżowski jest zdecydowanie lepszy od Kostygowa na tym torze. Uwaga, atak Bogdanowa. Przez moment wydawało się, że Łotysz wyprzedzi Corneliusena. Bogdanow teraz na drugiej pozycji. Ma jakiś problem na dziurach na wyjściu z drugiego łuku Mats Corneliusen. Zapewne gdyby jechał bliżej krawężnika, byłoby dla niego bezpieczniej. Teraz podniosło koło Bogdanowa. Również przy krawężniku okazało się, doszło do niebezpiecznej sytuacji. Drożdżowski, wydaje mi się, że są momenty, kiedy ten zawodnik przymyka gaz, jedzie w ten sposób bezpiecznie. Na Kostygow, no cóż, zawodnik odstający nawet od Mikołaja Drożdżowskiego tutaj na tym torze w Łodzi. No to nie może być jeździec, który zapewni tutaj jakieś punkty łotewskiej drużynie. Powiększą przewagę łodzianie, bo to już ostatni łuk, pewnie Corneliusen do mety. Dwa punkty dla Bogdanowa, zdobyte tylko na juniorach, a więc nic wielkiego Łotysz nie pokazał. Jeden punkt dla Mikołaja Drożdżowskiego, bez punktu Jewgeni Kostygow, 4-2 dla Orła. Zwycięstwo meczowe już w tym momencie oczywiście jest 46-26, 20-punktowa przewaga Orła i pewnie zmierzają łodzianie po punkt bonusowy. Dwójkę należy zapisać przy nazwisku Bogdanow, a zero przy nazwisku Kostygow. Natomiast kolejna trójka dla Matsa Corneliusena. Proszę popatrzeć, wydawało się, że Drożdżowski wyszedł spod taśmy najlepiej, ale Corneliusen pewnie zciął do krawężnika bardzo szybko. To jest też bardzo ważne, nie tylko sam start, sam moment puszczenia sprzęgła, ale też ten moment, kiedy dojeżdża się do pierwszego łuku, odpowiednie dociążenie motocykla, postawa na tej maszynie decyduje o tym, kto wyjdzie na lepszą pozycję. No dzisiaj tutaj nie ma zawodników, którzy mogliby się pościgać z Doylem, z Corneliusenem. Oni mogą ścigać się między sobą, także Kuba Jamruk jest szybszy po tym pierwszym, słabszym starcie. No w związku z czym wygląda to właśnie w taki sposób, że emocje w wyścigach z udziałem tych zawodników są tylko do pierwszego łuku. Łotysze odstają i wydaje się, że no nie są w stanie powalczyć tutaj dzisiaj o punkt bonusowy. No musiałaby się stać tutaj jakaś nieprawdopodobna rzecz. Mamy trzy wyścigi, z czego wiadomo, że w jednym wystartuje najlepsza para Orła Łódź, Doyle Corneliusen. Nie może być inaczej. Orzeł tutaj zdobędzie punkt bonusowy, bo to już jest 20-punktowa przewaga. No chyba, że staną się tutaj rzeczy naprawdę nieprzewidywalne. Może teraz widzę, że jest wpisany Wiaczesław Gieruckis, ale czy jest jakaś zmiana? Czy ktoś tego zawodnika zastępuje? Tak jest. Andrzej Lebiediew, a więc w ramach rezerwy zwykłej Lebiediew pojedzie za Gieruckisa. No i jest również Kastas Płodżuks w kasku żółtym z pola startowego C, a więc Lebiediew, Puszakowski, Płodżuks i Lindbeck. Nie ma tutaj zdecydowanego lidera w barwach drużyny łódzkiej. Zatem duża szansa dla Andrzeja Lebiediewa na zdobycie trzech punktów. Ma dobre pole startowe A. Jeśli odpowiednio szybko wystartuje, jeżeli dociąży tylne koło, jeżeli
będzie miał tą dobrą pozycję dojazdową do pierwszego łuku, to może być nie do złapania ani dla Puszczakowskiego, ani dla Lindbecka. A Płodzuk, no cóż, być może przypomni sobie, jak się jeździ na motocyklu, bo jak na razie to słabo. Aj, nierówny mieliśmy ten start. Lebiedew, tak jak mówiłem, jest pierwszy. Czy powalczą z nim Lindbeck i Puszczakowski? Puszczakowski szerzej. Lindbeck nieco bliżej krawężnika. Teraz Lindbeck przed Puszczakowskim. Będzie próbował czarnoskóry żużlowiec ścigać Andrzeja Lebiedewa, ale to może być trudne. Może być tutaj remis biegowy, bo Płodzuk zdecydowanie odstaje, a mają trudność zawodnicy Oru Ołódź w doścignięciu Andrzeja Lebiedewa. Teraz Lebiedew wykonał jakiś dziwny manewr na motocyklu, za bardzo wyrzuciło go w kierunku dmuchanej bandy, ale już złapał optymalny tor jazdy. Lindbeck wygląda na motocyklu tak, jakby nic mu w jeździe nie przeszkadzało, ale brakuje szybkości. Z pola startowego DS, czwartego pola, słabiej wystartował pochodzący z Brazylii Szwed. No i ma duży problem, aby Lebiediewa doścignąć. Ja jestem ciekaw, czy będziemy jeszcze tutaj mieli jakieś emocjonujące mijanki w Łodzi. Obstawiam, że być może w wyścigu 14, kiedy zobaczymy zawodników no nie najlepszych w tym meczu. Dlatego wtedy no nie będzie startował ani Doyle, ani Corneliusen. No być może wyminą się wtedy zawodnicy jeszcze na torze, bo jak na razie to poza pierwszym łukiem wielkich emocji nie ma. Trójka dla Lebiediewa, dwa punkty dla Lindbecka, jeden z bonusem dla Puszczakowskiego i bez punktu Płodzuks. 3-3. Fantastycznie Andrzej Lebiediew, to co mówiłem, bardzo dobry start, dojazd do pierwszego łuku i potem nie zostawił szans ani Puszczakowskiemu, ani Lindbeckowi. 3-3, 49-29, utrzymuje się 20-punktowe prowadzenie Orła Łódź i pewnie łodzianie jadą po bonus. Gdyby każdy zawodnik jeździł, łotewskiej drużyny jeździł tak jak Andrzej Lebiediew dzisiaj, to z całą pewnością można by było myśleć, nawet jeśli nie o zwycięstwie Lokomotivu, to chociaż o zdobyciu punktu bonusowego. No ale ponieważ koledzy z drużyny Andrzeja Lebiediewa nie dostosowali się do jego poziomu, to mamy teraz to, co mamy, czyli 20-punktowe prowadzenie Orła Łódź. Już niebawem pewnie będziemy znać obsadę biegów nominowanych. Tymczasem kibice Orła Łódź, świętując zwycięstwo i prawdopodobnie zwycięstwo za 3 punkty, rozwijają już flagę sektorową. No, być może nastąpi to, co miało miejsce podczas meczu ze Startem Gniezno, czyli ta flaga będzie wędrowała sobie tutaj po trybunach stadionu Orła, to może stać się tutaj taką świecką tradycją. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało za chwilę.
Virtual Telecom, quality, speed and reliability. We are a dynamically developed company whose success can be down to the team of ingenious specialists who make use of the newest technical achievements. Our fruitful and professional experience is owed by our employees, our modern strategy and long-term effects, which have given us a firm position on the telecoms market. Virtual Telecom for us. Your needs are of the greatest importance. Wędrująca flaga sektorowa Orła Łódź, świętują kibice Orła zwycięstwo 49-29. Zwycięstwo już jest za chwilę, mogą przypieczętować zwycięstwo z bonusem, bo potrzebują jeszcze tylko 4 punktów. 47-37 w Bydgoszczy, blisko końca tego meczu, blisko zwycięstwa Polonii Bydgoszcz. Natomiast będzie to zwycięstwo. Bonus, punkt bonusowy wędruje do Grudziądza. Natomiast w Łodzi, no, jeżeli chodzi o bonus, sprawa jeszcze nie rozstrzygnięta, ale bardzo blisko tego rozstrzygnięcia, bo trudno przewidzieć, żeby Corneliusen i Doyle w ostatnim wyścigu nie zdobyli 5 punktów i to będzie już wówczas pewne zwycięstwo z bonusem. Mam taką teorię na to, jak mogą wyglądać biegi nominowane. Jeżeli chodzi o łódzki zespół, to w wyścigu 14 pojedzie prawdopodobnie Lindbeck z Jamrogiem, a jak już mówiłem, Corneliusen z Doylem w wyścigu ostatnim. Natomiast jeśli chodzi o zespół Lokomotivu Daugavpils, to prawdopodobnie Andrzej Lebiedew pojedzie w wyścigu 14 razem z Rorym Schleinem. Lebiedew oczywiście jako rezerwa zwykła. Natomiast Bogdanow i Kilmekorpi w wyścigu 15. Lindbeck, kask czerwony. A jednak Andrzej Lebiedew za Rorego Schleina w kasku żółtym. Jakub Jamruk w kasku niebieskim. Płodżuks jednak, czyli wygląda na to, że Rory Schlein już chyba nie ma na czym jechać. Bogdanow w kasku żółtym w wyścigu 15. Kilmekorpi w kasku białym w wyścigu 15. No i oczywiście Corneliusen w kasku niebieskim w wyścigu 15. A zatem uporządkujmy. Antonio Lindbeck z pola startowego A w kasku 14. Z pola startowego B za Rorego Schleina rezerwa zwykła Andrzej Lebiedew. Pole startowe C, kask niebieski Jakub Jamruk, pole startowe D, kask biały Kiastas Płodżuks. I wyścig 15, pole startowe A, kask żółty Maksim Bogdanow, pole startowe B, kask czerwony Jason Doyle, pole startowe C, kask biały Jonas Kilmekorpi i pole startowe D, kask niebieski Mats Corneliusen. 52-37 było na Łotwie, a tu brakuje łódzkiej ekipie zaledwie 4 punktów, aby zdobyć punkt bonusowy, bo zwycięstwo 53-37 daje żużlowcom trenera Kędziory, oprócz 2 punktów za zwycięstwo, oczywiście także dodatkowy punkt bonusowy w tabeli. No i wówczas będzie już pełen sukces, a łodzianie dadzą taki wyraźny
sygnał do reszty ligi, że są wyraźnie zainteresowani playoffami i że zrobią wszystko, aby w playoffach oczywiście powalczyć. No do tego będą jeszcze potrzebowali kilku punktów zapewne. Pierwsza okazja już do tego będzie 24 sierpnia w Grudziądzu, gdzie duża szansa na punkt bonusowy dla Orła, bo było zwycięstwo 58-32 tutaj z drużyną z Grudziądza w Łodzi, a jest szansa, że więcej niż 32 punkty łodzianie w Grudziądzu zdobędą i wówczas mieliby punkt bonusowy. Ten wynik dzisiejszy to jest bardzo dobra informacja dla wszystkich fanów KMŻ-u Lublin, dlatego że zwycięstwo Orła z Lokomotywem Daugavpils oznacza, że Łotysze nadal są kandydatem do spadku i cały czas nie jest przesądzone to, że spadnie zespół KMŻ-u Lublin. Ale jak będzie, to zobaczymy. Jeszcze oprócz tego meczu, który się tutaj kończy i który skończył się w Bydgoszczy zwycięstwem Polonii, mamy rywalizację dzisiaj w dwóch spotkaniach transmitowanych także na ITVL Speedway. Rywalizuje także w Gnieźnie KMŻ Lublin. No a potem jeszcze dwie ostatnie kolejki sezonu zasadniczego i to wszystko będzie się decydować. Przypomnę obsadę wyścigu 14. Od krawężnika Lindbeck, Lebiediew, Jamruk i Płodżuks. Tak to właśnie wygląda. Jeśli tutaj łodzianie zapiszą na swoim koncie biegowy remis chociażby, to już będzie to oznaczało niemalże zdobycie punktu bonusowego, bo to już będzie wówczas 52 do 32, no i nawet porażka 1 do 5 w ostatnim biegu będzie oznaczała zwycięstwo z bonusem Orła Łódź. Już za chwilę wszystko będzie jasne. Ostatnia niewiadoma tego meczu zostanie rozwiązana. Jeszcze ponad 20 sekund do startu. Lindbeck odjechał nieco dalej od kreski, teraz powraca. Lindbeck, Lebiediew, Jamruk, Płodżuks. Wyścig 14, przedostatnia odsłona meczu Orła z Lokomotywem. Lindbeck najlepiej ze startu. Lebiediew teraz, nawet Jamruk go wyprzedził. Lebiediew powalczy z Lindbeckiem i minie chyba Szweda. Nie! Szwed wyprostował maszynę. A zatem niepodwójne zwycięstwo Orła. Czyżby tak to miało się kończyć w tych ostatnich biegach? Jamruk i Lindbeck. Bonus już jest w Łodzi. Nie będzie kataklizmu. Tego się nie spodziewam. Za chwilę zdobędą te punkty pieczętujące pełny sukces w tym meczu zawodnicy Orła Łódź. Jamruk bliżej ogrodzenia. Zawodnik, który no gdyby nie ten pierwszy nieudany wyścig, to miałby tutaj płatny komplet punktów. Pewnie jedzie Jakub Jamruk. Pokazuje, że w pierwszej lidze potrafi się ścigać na naprawdę fantastycznym poziomie i że to jest liga w sam raz dla niego. Być może w ekstralidze byłoby, na pewno byłoby trochę mniej tych punktów, ale w pierwszej lidze może pewnie wygrywać. Jakub Jamruk za trzy unosi teraz ręce w geście triumfu. Dwa punkty dla Lindbecka, a zatem 3-2 z bonusem. To dorobek łódzkiego zespołu, jest 5-1. Jeden punkt zdobywa Andrzej Lebiediew bez punktu, Kiastas Płodżuks. 5-1, czyli to już jest 54 na koncie Orła i 30 na koncie Lokomotywu Daugavpils. Popatrzmy na start. Fantastycznie Antonio Lindbeck, a Jakub Jamruk, no cóż, choć przez moment wydawało się, że Lebiediew jest szybszy od niego, to jednak Jamruk dojechał pewnie w pierwszym łuku
do Lebediewego zdołał minąć, a potem to już nie było specjalnie o czym opowiadać, bo Łodzianie jechali zdecydowanie z przodu, a Łotysze nie byli w stanie powalczyć z nie najlepszą dziś akurat parą Orła Łódź, ale z parą, która także potrafi przywieźć podwójne zwycięstwo. Lindbeck, kiedy dopiszemy mu do tego dorobku 2 z bonusem, to jak się okazuje ma 10 punktów i 2 bonusy. Jakub Jamruk ma 3, a zatem to jest 11 plus 1. Lebiediew tylko 1 punkt w tym wyścigu nominowanym, a zatem łącznie 12 punktów tego zawodnika w 6 startach. Bez punktu Kiasta z Płodżuks. Fatalna postawa tego zawodnika, tylko 1 plus 1. Oj, to jest jedna z głównych przyczyn porażki. Nie tylko Gieruckis, ale też Płodżuks. Też niezbyt rewelacyjny Bogdanow i Rory Schlein bez błysku. Ale bieg 14 to już jest historia. Ten mecz to już jest powoli historia. A przed nami ostatnia odsłona tych zawodów. Najlepsi zawodnicy obu drużyn. Bogdanow, Doyle, Kilmecorpi i Corneliusen. No, byłaby to wielka niespodzianka, gdyby teraz para Doyle-Corneliusen nie zdobyła 5 punktów, nie wygrała podwójnie, ale oczywiście wszystko może się zdarzyć, tylko że oni są w takim gazie, widzieli Państwo. Dotychczas rywalizowali z tymi samymi zawodnikami, zdobyli dwukrotnie, każdy z nich zdobył po 12 punktów, zatem jakżeż mogło być inaczej? Bogdanow, Doyle, Kilmecorpi, Corneliusen. Czy może być tutaj inny wynik niż 5 do 1? O tym przekonamy się za chwilę. Tańczą i śpiewają kibice Orła Łódź. Bo nawet gdyby tutaj zdarzyło się jakieś nieszczęście w postaci przegranej Doyle'a i Corneliusena, co zakrawa o science fiction, no to jednak jest i tak zwycięstwo z bonusem Orła Łódź. Bardzo dobrze Doyle, a Corneliusen jadący w kasku niebieskim także minie tam po orbicie zawodników z Łotwy i nic tutaj wielkiego się nie zdarzy. Teraz Corneliusen bardziej na zewnętrznej. Jeśli dogada się z Doylem na torze, to nie będzie tutaj większego problemu i ci zawodnicy, którzy bardzo często w tym sezonie jeździli w parze w ostatnim wyścigu zawodów, przywiozą 5 do 1. Wyeliminowany już z dalszej rywalizacji Maksim Bogdanow zaliczył defekt, a Doyle i Corneliusen jadą tutaj po płatne komplety punktów. Oczywiście takiego czystego kompletu nie mogą mieć obydwaj, bo któryś będzie miał ten bonus zapisany, ale zapłacone będą mieli obydwaj za komplet. Minęli teraz jadącego w tempie spacerowym Bogdanowa, teraz także Kilmecorpi w tempie spacerowym. Nie do zatrzymania jest, są dzisiaj Doyle i Corneliusen. 3 punkty dla Doyle'a, 2 dla Corneliusena. No cóż ja mam Państwu teraz powiedzieć. Mecz bez większej historii. Początek wyrównany, ale potem było już tylko gorzej. Kilmecorpi także nie ukończy tego biegu. Chociaż biegnie teraz jeszcze z motocyklem Jonas Kilmecorpi. Jeśli zmieści się w czasie 2 minut, to będą mu zapisane punkty. A więc to jest bieg po, podejrzewam, jakieś 300 euro. Tak może to mniej więcej wyglądać. Taka stawka punktowa w Lokomotywie Daugavpils. Zaraz się dowiemy, czy to będzie 5-1 czy 5-0. Nie powinni rzucać kibice serpentyn na tor, no ale jeszcze nie zakończył biegu Kilmecorpi. Ale to jest dość daleko ma do mety, może w czasie 2 minut nie zdążyć. 59 punktów na koncie Orła, no i teraz pytanie, czy 31, czy 30? Czy zmieści się w czasie 2 minut Kilmecorpi, czy nie? Przypomnę, że nie może przekroczyć białej linii. Nie mamy włączonego stopera tam na górze, na pewno chronometrażystka wszystkiego pilnuje, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej.
Dużo zależy teraz od... A przepraszam, nie chronometrażystka, a w tym przypadku chronometrażysta, Leszek Mamos. Dużo będzie zależało od niego. Czy zmieści się w czasie 2 minut Kilmacorpi. Brawa od łódzkiej publiczności na stojąco dla Jonasa Kilmacorpiego. Jest flaga. Zdążył, zmieścił się? Nie wiemy. Zaraz się okaże, speaker powinien to zakomunikować. Zaliczony punkt dla Kilmacorpiego. Zaliczono punkt Jonasowi Kilmacorpiemu, 59-31. A teraz nie lada gratka dla kibiców Orła, bo Witold Skrzydlewski jedzie na motocyklu żużlowym po łódzkim torze. To nie jest ten motocykl, którym wyjechał na prezentację. Tylko widzą Państwo to teraz na prawdziwym motocyklu żużlowym. Od kogo on go ma? Podejrzewam, że od Mariusza Puszakowskiego, ale dlatego dowiemy się pewnie po meczu. Nie, od Jakuba Jamroga chyba, bo teraz Kuba jedzie na jako pasażer na jakimś innym motocyklu. Jedzie razem z trenerem Lechem Kędziorą na jednym motocyklu. Trener Kędziora prowadzi motocykl żużlowy. Jason Doyle teraz na jednym kole. Bohater tego meczu z całą pewnością. Za chwilę tam pewnie będą jakieś bączki pod trybuną fanklubu. Duża szansa na czwórkę po tak fantastycznym zwycięstwie. To Antonio Lindbeck. Po tak fenomenalnym zwycięstwie Orła tutaj dzisiaj w Łodzi po zdobyciu 3 punktów. Bardzo duża szansa na trójkę. Korneliusen jako pasażer na motocyklu Edka Mazura. Zatem być może to jest Korneliusena nawet motocykl. Nie jestem w stanie w tej chwili tego stwierdzić. No Doyle pokazał prezesowi Skrzydlewskiemu, jak się powinno jechać w tej sytuacji. Antonio Lindbeck pali gumę tam na wyjściu z pierwszego łuku. Spadła teraz czapka jednemu z zawodników Orła. Fantastyczne zwycięstwo, bardzo wysokie zwycięstwo Orła Łódź. Nie istniał dzisiaj Lokomotiv Daugava Pils w Łodzi. Może trochę na początku próbowali Łotysze powalczyć, a potem było już tylko gorzej. Widzimy zwycięstwo Polonii Bydgoszcz 48-42, bonus powędrował do Grudziądza. Widzimy zwycięstwo Orła Łódź 59-31, bonus pozostał w Łodzi. I zapraszamy na transmisję spotkań, które rozpoczną się o godzinie 18:00. Transmisję oczywiście WTVL Speedway, Carbon Start Gniezno, KMZ Lublin, ZKS ROW Rybnik, PGE Marma Rzeszów. Te mecze będą transmitowane o godzinie 18:00. Bardzo serdecznie dziękuję dzisiaj Państwu w imieniu całej ekipy realizującej mecz pomiędzy Orłem Łódź a KMZ-em Lublin. Choć zawody były do jednej bramki, to jednak walka o bonus toczyła się do biegów nominowanych i z całą pewnością mecz należał do bardziej emocjonujących tylko i wyłącznie właśnie pod tym względem. Orzeł Łódź, Lokomotiv Daugava Pils 59-31. Do zobaczenia i do usłyszenia.